W sumie już sam to przeczytałem. Kto chce plusa za darmo? Ja wiem. Pan Bary. Ninio. Brawo! Bardzo, bardzo dobrze. Pan Bary tutaj plusa. Plus razy plus to jest plus razy minus. No na razie ma pan minusa, niestety z matematyki tu wychodzi. Bo to się nie daje, odejmujemy zawsze to będziemy. Jestem cienki i tak nie zrozumiem. Aha. Dobrze, czyli omówiliśmy jeszcze literę Enie. I no ostatnią taką rzeczą, która może sprawiać trudności przy czytaniu, jak dobrze pamiętam, będą akcenty nad niektórymi samogłoskami. Ile mamy samogłosek, panie Paruwa? Panie Co? Paruwa? Ile Co? Mamy samogłosek? Słucham, panie profesorze, o co teraz chodzi? Ile mamy samogłosek? Ile mamy samogłosek? W alfabecie. No nie wiem, czy mogę odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, że pan może. Ale mogę to... Nie daj się, Paruwa! Panie Paruwa, proszę. 13. To ej, mam odpowiadać czy nie? 13. Panie Paruwa! Pierdolę to. O. Kogo? Dobrze, panie Paruwa, teraz pan spakuje książki, wsadzi je do tornistra i pójdzie do konta na 5 minut. No, panie profesorze, to nie, wstajemy i stajemy w kącie. 5 minut karne. Ja pierdolę. Ale... Słabiak. Oczywiście tutaj uwagę wpiszemy panu. Me wrzuca nakrętkę do kaptura Smurfa. Do, udane? Udane. Dobra, Pan Paruwa został wysłany do konta. Panie Macias, bo pan tam cicho. Tak jest. Co ma pan w ręce? Zeszyt. A, bardzo dobrze. Kujon. Panie Tiger, proszę się uspokoić. Lizadu. Chcesz się sprawdzić, kujon. Cwaniaku? Kujon. Proszę. Panie profesorze, Paruwa się odwrócił. Proszę. Kurwa. Prawie dostałem, co ty? Ja pierdolę. Panie Macias. Rekoszetem tu poleciało. Za chwilę zadzwonię do dyrektora! Wytrzymać już nie mogę, no panie profesorze, no to jest kurde jak... CISZA W KLASIE! CISZA! CISZA W KLASIE! Panie profesorze, mogę się odwrócić? Jesteście najgorszą klasą w historii wszystkich klas, które uczyłem! Słyszę to, że to kurwa nie przeciwa. Nauczyciel się nie nadaje. Całe życie to słyszę. O to chodzi! Panie Paruwa, proszę wrócić na lekcję. No już... Przemyślał pan tak. Swoje zachowanie? Troszeczkę. Ile samogłosek jest w słowie... ile samogłosek mamy w alfabecie? Ja mam odpowiedzą? Nie wiem, jakie oczywiście. A ja? Tak, ty, 13. Paruwa, nie bądź miękki. Pierdol to. 13. Nie będę panu odpowiadał. Pokażę, potrafisz się przeciwstawić. Dobrze, pan Paruwa, a może jest tutaj jakaś osoba, która jednak się przykłada do edukacji? Ja! Pan Dawid, zapraszamy. Mogę napisać? Jak najbardziej, proszę dyktować. Albo napisać, zapraszam do tablicy, proszę pisać. Pary. Zepsuła mi się tablica. Pary. To powiem. Gnij Smurfa w dup. 9? Proszę dyktować. Dalej, pajacu. Nie wiem. On siedzi przede mną. Jak nie wiesz? Nie wiem. No to wiesz czy nie wiesz? Wiem, ale zapomniałem. A jest ktoś, kto wie i nie zapomniał? Panie, ja mogę na tablicę napisać. Zapraszam, panie Tigerze, proszę wstać do tablicy, zapraszamy. Panie profesorze, tutaj ma pan miejsce. Panie profesorze. Dobra. Czemu ja dostałem jedynkę? Za niekulturalny, za brak kultury w klasie. Dzięki Nester, ogólnie dzięki wszystkim za pieniążka. Ja potem zrobię z wami ładny kolaż taki. Panie profesorze. Panie profesorze, coś się zepsuło, nie było pana. Panie profesorze. Co tu się dzieje? Z bidonu mi się ulało. Kto to zrobił? Pan Tiger to zrobił. Pan Tiger poszedł do tablicy. Panie Tiger. Ale co? Kolaszki nie sprzedał. Dlaczego pan narysował tutaj męskiego członka? No bo pała, bo jeden. Czyli ty jesteś takim śmieszkiem klasowym, tak? Jasne. O tak.
Panie kapitanie, panie... Dobrze, masz teraz 2 godziny? Masz 2 godziny, żeby twoja mama się ze mną skontaktowała? Pierdole. Panie profesorze. Jutro przyjdziesz do szkoły z mamą. O, lepiej powiedziane, jutro przyjdziesz do szkoły z mamą. I powiem tak. Mogę zadzwonić teraz? Jak najbardziej, zapraszamy. Dobra. Panie profesorze, bo... Dobra. Ja tu pierwszy byłem, ja tu pierwszy. Kolega kreatywny... Ulało mi się. Tyskie spija pod ławką i beka twarz. Panie kreatywny! Cicho, cicho. Co ma pan pod ławką? Mamo, cisza! Cisza! Bo pan nauczyciel chce z tobą rozmawiać. No nauczyciel chce z tobą rozmawiać od hiszpańskiego. O, to ja nic nie porozmawiam od hiszpańskiego. Dobra, to przekażę, dobra. Dzięki mamo, kocham cię. Ty Matula z nami setkę chyba piła. Panie profesorze, tak z bidona się ulała herbata, czy ja mogę iść do łazienki po papier? Jak najbardziej. Proszę odstawić już te bidony, bo ile można... Nie możecie 30 minut bez herbaty wykorzystać? Panie profesorze, kreatywny pije piwo pod ławką. Panie kreatywny, co ma pan w ręce? Proszę to pokazać. Proszę podnieść. Proszę to podnieść. Ale to bidon jest. Proszę pokazać ten bidon. Muszę? Tak. Szykam, pokaż tylko. Panie kreatywny... Czy doczy strach Smurfa? Panie kreatywny, co to jest? Nie. Kurde, bidon w kształcie butelki takiej. Żeby jakby tata mi kupił, bo on lubi takie i ja cosplayuję. A po co mu ta czapka, bo mnie napierdala? Przepraszam, czy panie kreatywny, czy ja panu wyglądam na idiotę? Tak szczerze? Szczerze? Tak, szczerze. Trochę. Dobrze, panie kreatywny, dostaje pan 3 pały. Ale za szczerość jestem szczery. Nie pieśni go mierzy, jebany! Ja jestem najgorszy! Panią Radyskiego uczyła, że trzeba być szczerym. Trzeba być szczerym, ale też trzeba mieć zdrowy rozsądek. Panie profesorze! Naprawdę? Ile wy macie lat? Pani Angeliko, ile ma pani lat? Panie profesorze, on znowu zeruje tego kawara. 12. Dwanaście. A co ty, kurwa, donosisz na niego, konfidencie, jebany? Panie Macias! Panie Macias! Co to jest za słownictwo? Jebać konfidentów! Przepraszam, jak najmocniej, ale ja właśnie, jebać konfidentów! Panie profesorze, mogę iść to stale? CISZA! Co to jest za brak kultury w tej klasie? Ja muszę siusiu. Krótko musi być. Pani Angeliko, proszę się udać do toalety. Dziękuję. Poprowadzić cię? Nie. Panie Macias, co to jest za rysztokowy język? Przepraszam, ale ja nie mogę. Normalnie emocje we mnie nie wytrzymują. Jak ja widzę, że na koleżkę donoszą, to panie profesorze, już mi we łbie się gotuje. Kto na kogo doniósł? Kto na kogo doniósł? Dobrze on mówi i pan nauczyciel też powinien tego uczyć. Zamknij pizę, nie krzycz mi do ucha, kurwa. Nie krzycz mi do ucha. Kto na kogo doniósł? Cicho bądź tam. No właśnie, problem jest tym, że nie pamiętam, kto na kogo doniósł, ale dlatego zacząłem wulgarną konwersację. Panie Macias, prosiłbym jednak, żeby sprawy uliczne zostawały na ulicy. Jak najbardziej, panie profesorze. Panie Paruwa, czemu pan tam siedzi jak za karę? Kreatywnie. Nie, ja tu po prostu masz wiadomość. Masz coś, żeby browar otworzyć? Dobrze, bardzo bym prosił, żeby w końcu znalazła się osoba, która będzie w stanie odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Ile i jakie mamy samogłoski w alfabecie? 9. A czy pan Smurf mógłby mi tutaj... Cisza w klasie! Czy pan Smurf mógłby... Dobra, podaj. Powiedzieć, które to są. No tak średnio bym powiedział. Średnio. Czyli tutaj tak zwany syndrom Tigera. Wiem, ale nie pamiętam. Tak, to ja tak mówiłem. Aha, pana Dawida. Przepraszam, idioci mi się pomylili. O, dziękuję, panie profesorze. Proszę bardzo. Dostajesz plusa za przyjęcie krytyki. Masz już 3 jedynki i plusa. Ale poszło. Dobrze. Panie profesorze, bo mi bidon się przewrócił tutaj z... Kolejny raz bidon? Po papier mogę iść, bo aż ten... Zalałem się cały. Jak najbardziej, proszę iść po... Alech mi spo... Dobrze. Czy naprawdę w tej klasie nie ma ani jednej osoby, która byłaby w stanie powiedzieć, jakie i ile mamy samogłosek w alfabecie? Ale w alfabecie którego języka? Morsa. Polskim.
polskim alfabecie i powiedzmy, że bez znaków specjalnych, tak? Bez znaków on, en, i tego typu. Czy pani Angelika byłaby w stanie tutaj nam napisać na tablicy? Bez rysowania męskich członków? A ja nie rysę takich rzeczy. To zapraszamy tutaj. Zapraszamy do naszej tablicy interaktywnej. O Jezu, co to jest? To pierwsze wygląda, to nie wygląda jak powinno wyglądać. No, sądzę, bo ja nie wiem, co tam jest napisane. Również. Przepraszam, bo ja mam z ręką problemy. Do... Ale powiedział, że bez znaków specjalnych, OE. Łamaga. Proszę to zmazać i zacząć pisać po polsku. Dobrze, przepraszam, panie profesorze. Bez znaków specjalnych, tak? Tak. Proszę pana, czy, te kredy są upośledzone. Czy mógłbym poprosić o pisanie drukowanymi? Jasne. Sygnalara zjawiskowa jest naprawdę urodziwa. Jak modelka z Instagrama spędziłbyś z nią resztę życia. Jednym spojrzeniem rzuciła na mnie urok czarownica. Póki nie otworzyła swojego ryja, weź nie otwieraj. Jak najbardziej, korupcja. Korupcja jest tutaj wskazana. Proszę, kurwa, zamknij być. Wie pan, jakby to wyglądało. No, powiem tak, pierwsza piątka z zachowania tutaj dla pana Paruwy wywędruje. Idealne, wzorowe zachowanie. Ej, on to nie fair, panie profesorze. Proszę się zacząć. Proszę się zacząć zachowywać i dopiero potem pomyślimy o tym, czy chcemy wam w jakiś sposób wynagrodzić waszą podstawę. I okej, okay, i w momencie, dobrze, kiedy mamy. W momencie, kiedy mamy tutaj samogłoski, to w języku hiszpańskim jest coś takiego jak akcent. Co ble, kurwa? Świnio jebada. Panie Tigerze. Bo ja się zaraz zżygam. Panie Tigerze, czy mógłbym pana prosić? Czy właśnie mógłbym pana. Czy Bóg Darwisza w ditoletę gryje? Panie Tigerze, mógłbym pana poprosić. Się pojebały. A, dobra. Dobra, to jedynka dla Smurfa. Gratuluję. Jest. Konfitura. I oczywiście dla pana Tigera. Ale nikt cię nie spada! Która to już? Sorze. Druga. Panie Tigerze, jak najbardziej zapraszam pana do wypierdalania z klasy. Proszę się odlać, nie wracać przez 5 minut, jest pan zawieszony. A mogę zmoczyć gąbkę? Może pan zmoczyć nawet ten zakuty łeb, bo się chyba przegrzał. Zapraszam do opuszczenia klasy. Zapraszam do opuszczenia klasy. Zapraszam do opuszczenia klasy. On jest kurwa niereformowalny. Jego trzeba do dyrektora podpierdolić. O, trzecia jedynka. Konfident jest. Cisza! Niech żyje psor, niech żyje psor. Sygnalara zjawiskowa jest naprawdę urodziwa. Jak modelka z Instagrama spędziłbyś z nią resztę życia. Jednym spojrzeniem rzuciła na mnie urok czarownicza. Co za głupia kurwa. Nie otworzyła swojego ryja. Cisza, cisza, naprawdę cisza. Wychodzę z siebie. Głupia cipa, proszę nie otwieraj. Więc tak, pan Paruwa dostaje w tym momencie dwie jedyny. Proszę kurwa zamknij być. Za bojkotowanie lekcji. Nie, panie profesorze, poczeka. Ty, Loczek, zamknij mordę, bo wiesz, na przerwie podbijam się spotkamy. Staw. Proszę wpisać. Groźby karalne, trzecia jedynka. Pary. Do łazienki muszę, panie profesorze, mój układ moczowy nie daje rady. Kurwa, znowu? Panie profesorze. Panie Maciasie, pan już wychodził 4 razy z klasy. Ja wiem, ale to jest choroba układu moczowego. Dobrze, zapraszam, trzeba się leczyć. Tak jest. Panie profesorze, czy ja mogę zażyć moje leki? Czy ja mogę wrócić do lekcji, bo od 10 minut nic nowego się nie nauczyliśmy? Wy piszecie maturę w tym roku! Jak wy na studia chcecie pójść z takim podejściem? Ale ja piszę z angielskiego, nie z hiszpańskiego. Jak nie zażyję leków, to nie dojdę do matury. Panie profesorze, czy mogę zażyć moje leki? Jak najbardziej, proszę zażyć leki. Dobrze, to panie profesorze. Przyjdę z lekami. Panie profesorze. Tak? A za co te trzy jedynki? Za fatalne zachowanie na lekcjach.
Jak Boże, zobaczcie, siedzę cicho na utkanej i się nie odzywam. Boże, panie szatniara profesorze, ja mam pytanie. Pozdrawia, nie? Szatniara pozdrawia. Jak najbardziej, pozdrawiam. Ja mam pytanie, dobrze. Ja mam pytanie, profesorze. Proszę. Czy można jakoś poprawić te trzy rynki, które kurwa, trzymałem? Czy możemy najpierw skupić się na lekcjach, a dopiero potem porozmawiać? No, dobrze, jest, przepraszam, profesorze. To kolega Ulf do klasy chce wejść spóźniony, ale zamknięta już. No puśćmy go! Zamknięta klasa. Nie, ten. Powyżej 10 minut nieobecność. Niestety spóźnił się. Panie profesorze. Tak? Czy ja mógłbym do toalety, bo już dłużej nie wytrzymam. Proszę. Dziękuję bardzo. Czy ja bym mógł z kolegą parówą do toalety? A czy... O! A co wy we dwójkę musicie chodzić? Jak dziewczyny? Ja mogę na inne piętro. O, będzie! Dobrze. Dobrze. Pan też, panie Creative, proszę iść do tej łazienki. Ja już nie mam siły. Nie mam siły na was. Wracamy do lekcji. Więc tak, mamy przed sobą samogłoski. A, E, I, O, U i Y. Więc wyobraźcie sobie, że w języku hiszpańskim mogą, ale nie muszą mieć akcenty. Jest to zazwyczaj zaznaczone taką kreseczką na tą... Panie Macias, a mógłby pan odłożyć telefon? Pewnie tak, już albo robię. Może pan tutaj nam pokaże wszystkim, co takiego ciekawego pan tam wyczytał. Wolałbym nie. Nie, no proszę, niech się pan tu pochwali. Jak najbardziej. Pan no przeczyta. Dobra, ale... Pan nam przeczyta wszystkim. Tą no ważną wiadomość. Jak przegląda, panie profesorze? A kogo pan tam przeglądał? Ja nawet nie wiem, co to jest Instagram. No, chciałem sobie story dodać, panie kapitanie, panie profesorze. Dodaję. Czyli to było najważniejsze teraz na lekcji, a nie słuchać o akcentach na samogłosach. Ale ja mam uwagę, ja słuchałem. Jestem, panie profesorze, już. Bad guy! Pierwszy byłem. Dobra. Bad guy. I teraz tak, co się dzieje w momencie, kiedy mamy zaakcentowane samogłoski? No, to znaczy, że sprowadzamy akcent? No nie, jakie dymy. Jakie dymy? Nie, to znaczy, no, że po prostu, dymy, no? Że trzeba zaakcentować to słowo. Każde słowo jest mniej lub bardziej akcentowane. To ogólnie w każdym języku, tak? Bo gdzieś nakładamy większą siłę podczas wymawiania słowa. Dobrze, tutaj sobie... albo nie, panie Creative, proszę zmazać tablicę. Proszę zmazać tablicę. A plus, panie profesorze? Będzie plusik jak najbardziej. Wafel. Panie Bary, proszę od wafli nie wyzywać. Proszę Lizus. Się nie podlizywać. Lizus jeden. Zlisz tą tablicę, Lizusie jebany. Ale ścieranie tablicy to kara, a nie nagroda za plusa. No, co to ma być? Ale ściera. Zamknąć pizdy tam. No, zamknij. Jak? Sygnalara zjawiskowa jest naprawdę urodziwa. Jak modelka z Instagrama spędziłbyś... Poczekajcie, mam telefon od pana Kelo. ...spojrzeniem rzuciła na mnie czarownica. Póki nie otworzyła swojego ryja, weź nie otwieraj ryja, proszę nie otwieraj ryja. Już mnie wkurwiaj głupia ciba, proszę nie otwieraj ryja. Weź nie otwieraj ryja, proszę nie otwieraj ryja. Proszę kurwa zamknij być. Dobrze, klasa cisza! Cisza! Pani Paruwa, zadzwonił do mnie nasz dyrektor. Nasz dyrektor, pan Kelo 4. 200 zł. I zostały tutaj panu z urzędu przydzielone 2 jedynki. No ale panie profesorze, no... Ma pan jedną... Jestem grzeczny, no. Ma pan jedną piątkę i 5 jedynek. No, ale, no, pana średnia... No, ale to na zero wychodzi, panie profesorze. Na razie nie wychodzi na zero. No, ale ale to tak, szczerze, no. Reszta ma same jedynki, więc na razie wychodzisz na tym najlepiej przez ja te jedynki. Ja nie mam żadnej piątkę, proszę, Panie Tigerze, proszę się... Panie Dawidzie... Czemu panu się tak oczka mrużą? Nic, nie wiem. Leki brałem. Jakie leki? Uspokajające. Ja chciałbym zgłosić... Ja wiem. Proszę powiedzieć, panie Bary. Z panem Dawidem przygotowywaliśmy projekt na lekcję gotowania i po prostu jest zmęczony, bo całą noc to tak, robiliśmy. To mój to przyjaciel, prawda. On mi zawsze pomoże. Dobrze. Dobrze, dziękuję. W przepisie było napisane od tutaj na oko i pan Dawid dał na oko i dlatego tak są. Aha, dał na oko. No widać, że mu się trochę mruży to oko. To jest, to prawda. Dobrze. Panie Smurf? Oho. Tak? Proszę usiąść.
i nie dotykać tablicy. Oczywiście. Bo ci znalazł kurwa fail RP wpisze. Panie profesorze, co jeśli chodzi o ten plus obiecany za start w tablicy? Jak najbardziej. Angelika korzysta z telefonu. Widziałem! Na lala zjawisko, uwa jest naprawdę uroczywa. Jak może telefon dzwoni? Spędziłbyś z nią resztę życia. Jednym spojrzeniem rzuciła na mnie urok czarownica. Dzięki nie otworzyłam swojego ryja. Weź nie otwieraj ryja, proszę nie otwieraj ryja. Dobrze, już nie dziękuję bardzo. Proszę nie otwieraj ryja. Pan kapty z Klaudią. Dobrze, pan Bary tutaj dostaje plusa. Ma już 3 plusy. Ma już 3 plusy. Masz jednego minusa i 2 plusy. A czemu ja mam 5 jedynek? Co to ma być? No jest pan patusem, to prawda. Dobrze, przechodzimy dalej do lekcji. Tak, pan. Zabieraj mu plusy. CISZA! Co z moim plusem zostawcie tablicy? No dałem plusa Baremu! Plusa Baremu! Bary mam. Ja ścierałem tablicę, nie Bary. Bary ścierał, co? Bary! Dałem mu kombinerki. Jedynka za... Bary, wyłudziłeś plusa! Nie, Bary ścierał. A ja czemu nie mam żadnego plusa? Cisza, bo za 4 dzwonić do rodziców! Ej, chodźcie, bo zajebiemy dziennik. Dobra. Przechodzimy. Panie Dawidzie. Panie Dawidzie, proszę się uspokoić. No chciałem plusa. No to chciałeś plusa. Chciałeś plusa, dostałeś minusa, no. Me robi z Maciasem żółwia Smurfowi z plecaka. Nieudane. Dobra, i teraz przechodzimy do części praktycznej akcentowania słów. Panie profesorze. Macias. Panie profesorze! Kurwa. Tak? Pago. Sprawę mam do pana. Proszę bardzo. Co mógłbym zrobić, żeby pan mi jedną jedynkę usunął? Panie... Proszę się uspokoić. Zapraszam do ćwiczenia. Proszę przeczytać. On jest za gruby na ćwiczenia. Ale... Dobra. A jak to się czyta te A z kreską, panie tak profesorze? Jak widzisz, jakbyś słuchał, to byś wiedział. Nie, panie profesorze, To jest akcent. Ale tego było przez twoje oczy, zielone. Panie Bary, nie taki akcent! No jak nas cały zakochać się można tylko raz! Przepraszam panie profesorze, jestem wychowany w rodzinie disco polo. Jak pan powiedział akcent, to mi odjebało troszeczkę, przepraszam. Dobrze, rozumiem. Panie Paruwa, proszę przeczytać. Mam na to papiery. A, w porządku, to pan przedłoży w sekretariacie. To pana do klasy z profilem specjalnym Boże, dodamy. Dobrze. Mogę się napić piciu, bo mi w gardle zaschło? Panie profesorze, mi również. Przerwa szybka na łyczek herbatki. Dobrze, można się napić herbatki? Można się napić. Panie Paruwa, chce pan tą piątkę? Można siusiu? Z imbirem, chłopaki. Chciałby pan tą piątkę, panie Paruwa? Tak. Można siusiu? Proszę przeczytać. Pachina. No nie pachina, bo... Pachwina, go! Bagina, debilu! To jest pachina. Bo to nie akcentujesz. Pachina, to nie jest kurwa, akcentujesz A. To jest pachina. Ponadto w Hiszpanii. Pachina. Ale dużo mi nie brakowało, panie profesorze. Może jakieś 4 naciągane. Plusa, minus. Zamknij rytam, kurwa. Dostaje pan trójeczkę tutaj. Dobrze, dziękuję. Jest do przodu. A to się nie czyta starzem pachina? Minus dla Tigera. Ja. O, panie profesorze, pan zobaczy, ile mam ocen. Ja już chyba nie muszę chodzić do szkoły, co? No, proszę powiedzieć. Frekwencji.
Liczy się też frekwencja, a ty tutaj ze spóźnieniem dzisiaj się zalogowałeś. Sygnala zjawiskowa jest naprawdę urodziwa, jak modelka z Instagrama. Dobrze, pani Paruba, w tym momencie tutaj pan wieje dymki za dyskutowanie z nauczycielem. Urok czarownica, póki nie otworzyła swojego ryja. Weź nie otwieraj ryja, proszę nie otwieraj ryja. Już nie kurwia głupia ci babę. Kto wyzywał, kto wyzywał? Weź nie otwieraj ryja, proszę nie otwieraj ryja. Weź nie otwieraj ryja, proszę kurwa zamknij. Czy to prawda? Nie, to prawda. Prawda. Wyzywał. Obywatelsko się rozpierdalam na niego. Nie, to są chodzące fantazje. Panie, panie Dawidzie, co to znaczy obywatelsko się rozpierdalam na niego? Mówił, że Smurf ma tłuste włosy i ich nie myje. Kto tak? Kto tak? Tak, ale... I się śmiał. Nie, nie, paruwa, paruwa, grube, grube, grube. Nie, panie profesorze, mogę coś powiedzieć? Ja nie będę się przekrzykiwał. Ja nie będę się przekrzykiwał. Mogę zapraszam, proszę bardzo. Panie profesorze, to nie były wyzwiska, tylko sama prawda. Aha, a, czyli, nie czyli, czyli zwyzywał, czyli nie, zwyzywał nie, i nie żałuje. Nie, nie, tak, panie, tak, nie, nie, tak, panie, panie. Resocjalizacja tak, nie pobiegła poprawnie. Nie, panie, nie panie profesorze, tu nie, ja muszę dodać jedną nie rzecz. Nie pobiegła. Ale ja wam się zdanie wcinam, mają i jeszcze frajery powiedział, że mnie pobije policja. Od frajerów, gruby? Jeszcze, dobra. Panie Paruwa, panie Paruwa, dokładamy jeszcze dwie jedynki. Dobrze, no nie, no ale... Dobrze. Kurwa tak. Pan profesor jest najbardziej obiektywnym profesorem. Dobrze, zrobimy tak. Zdrowie pana profesora. Zdrowie pana profesora. Zdrowie. Creative, zostawcie to piwo, co wy robicie? Jakie piwo, jaka herbatka? Ja mam z imbirem jak herbatkę. Przepraszam, panie profesorze. Ale kurwi, mi tym szokiem aż przy biurku. Poniosło mnie. Ale jak ja nie mam piwa, to nie muszę zostawiać, sorze. Ja kole piję, panie profesorze. Panie Tiger, co pan przyniósł do szkoły? Herbatę. No, mama mu zrobiła... That is the nine! No, kto widzą, to jest? Was? That is the nine! Panie profesorze, to jest, panie profesorze. I oni nie dostaną jedynek, to jest w ogóle... Ja za darmo dostaję, kurwa, od dyrektora. Dobrze, pan Macias tutaj wykazał się dzisiaj wzorowym zachowaniem, chciałbym pogratulować. Pan Macias dostaje piątkę z zachowania. Dziękuję, panie profesorze. A co ze mną? Z kim? Gówno wypierdalaj. Ze mną. Weź się wpierdala, kurwa. Rozmawiasz z profesorem, wpierdala. Cisza! Pan Creative... Co ze mną? No pan... to pan najprawdopodobniej... Panie Creative, pan najprawdopodobniej pismo dostanie z oświaty, żeby pana... Jakie pismo? W Centrum Resocjalizacji dla Nieletnich umieścić. No pije pan wódę na lekcjach. Chodzi pan no takim nie sombrero. No nie. Bekam i tyskim do mordy. Tak, poczułem. Nie, to jest tak. Śmierdziało bidon. To jest bidon tylko. W kształcie. Bidon, kurwa, pokażę ci, jaki ja mam bidon. No pokaż mi bidon. Normalny bidon w kształcie znicza, a ty będziesz do mnie przypierdał. No ale widzisz, ty masz bidon w kształcie znicza, mam bidon w kształcie skeko, no. Ochoń. Rozumiesz? Tak. Każdy ma prawo wyciluj, mieć duży bidon, no. Wyciluj, wyciluj. Ej, no mi mama wyciluj do szkoły. Dobrze, pismo, dobrze, posłuchajcie mnie. Ja nie odpowiadam za rodziców. Ja w dniu dzisiejszym kończę tą lekcję. Jesteście najgorszą klasą, w jakiej kiedykolwiek miałem okazję być. Jesteście zwierzętami. Powinniście wszyscy na weterynarię pójść. To było moje marzenie, naprawdę. Chciałem ja się zawsze uczyłam na moim kocie. Nie, panie cześć, profesorze, ja mam pytanie. Ja mam pytanie, panie profesorze. Tak, co to jest, że Angelika nie ma żadnej oceny i że w ogóle pan jej nie pytał? To pytał. Kobiety mają łatwiej. Ale mogłeś się podważać opinii. Dobrze, dobrze. To ostatnie pytanie dla pani. Dobrze, okej. Będziemy mieli tutaj zdanie do przeczytania. Połamie cię, Paruwa, po lekcji. Zesrasz się. Kurwa. Przepraszam. Mnie kłam, błagam. Oje, ja będę nagrywał. Ale cisza. W końcu. Jak na lekcji przystało. In the magic in the air. Zapraszamy do przeczytania. No bo to takie jabłka, sorze. Tak, this is a gatunek of jabłko. Zapraszam. Lobo es un cabrón. Pani Angelika, kurwa, nie ty! Jeszcze raz. Lobo es un cabrón? Cabrón, dokładnie. Lobo to jest słowo znane w wielu językach. Na przykład jest to wilk.
Estes jest. A potem to. To jest praca domowa. A to jest praca domowa. Unkabron, dobra. Tłumacz. Oczywiście, panie profesorze, chciałbym tutaj napomnieć, że nikogo nie sprzedam, bo tak mnie ulica wychowała, ale jako jedyny na lekcji wyciągnąłem zeszyt. Nie, pan Paruwa również ma. Ja też mam. To pokaż, co tam masz. Ja też mam. Co tam masz w środku? Panie profesorze, ja mam nawet książkę od hiszpańskiego. Dwie piątki dla pani Angeliki. Ale my mamy zeszyty z Krystianowiczem. Za zachowanie i za odpowiedź. Z telefonem na lekcji, pan Angelika plus. No, telefon wyciągnęła. Jeszcze nie ma. Może się chciała mamie pochwalić, panie Bary? Profesorze, a ja z cosplayem. To po lekcji. Bardzo zbliżoną do klimatu Ty to wypierdalaj z tą czapką, mówię po uchu tutaj drapie. Panie Bary, dostaje pan... Z tego no! Panie Bary, dostaje pan jedynkę, jak to tylko pierwsza? Co tu się wydarzyło? Ja więcej sposób nie zmienię. Może ja pracę domową odrobiłem. Ja też. Ja na kartce piszę, bo nie mam zeszytu. Obecność pan sprawdził, a to co mamy zeszyty, czy nie, to nie. Dobrze. Wilk jest drań. Na pewno. Wilk tak, tak. Wilki to drań, właśnie. Ja nie muszę odrabiać pracy domowej, bo... Ogólnie słowo kabron jest bardzo szeroko. Jest bardzo szeroko i bardzo... Ma wiele różnych znaczeń. Bo tak naprawdę... W chyba znaczy, nie? W jakimś sensie. Drań. Ja wiem, ja odrobię zdanie. Ja wiem. Mogę plusa? Ja mówiłem już drań. A. Chujowo. Tak, Lizodo. Dawid, coś ci się ogólnie zapłysk, tak. Ogólnie tak. Czekaj. A ty się. Tam coś ci się zapłysk, odpierdol się od taka. Ej, tak udało, dobra. Bo kurwa z dwóch stron pizgamy. Proszę się uspokoić! Kurwa. Kogo napierdala? Kabra. Trafiłem? Ustawka po szkole. Zaraz trafisz, kurwa, do oślej ławki! Przepraszam, panie profesorze. Proszę bardzo. Mogę plusa? Ja mam wyjebane na szkołę, kurwa. Dobra, Tiger dostaje minusa właśnie. Ja pierdolę. No i co, i on dostaje za to minusa, i on dostał 4 jedynki. Że no prawda. No to zobacz w dzienniku, ile mam, kurwa. No ale zobacz, ile ja mam. Kolejna pała dla pana Tigera! Tiger jest rebelem, bo chce się podpodobać niżej, bo jest, wiesz, bad guy'em. O, tak, zostawmy. Ja bad guy. Panie Bary, czy mógłby pan nas odpowiedzieć, chce się podpodobać bez tego kurwa? Przepraszam. Boże, a co mam zrobić, jeżeli Bary jest zazdrosny o koleżankę? Napierdalaj się. Chodź na solówkę, kurwa. Zapraszam na solo. Się widzimy, kurwa, na moście po szkole, kurwa. No, zobaczymy, w garażu. Zobaczymy. On mi grozi. Grozi, no. Panie Paruwa, dostaje pan piątkę z zachowania. Dziękuję bardzo. Ma pan już dobrze, wszystkie Paruwa. Oceny. Na... Angelika ciągle w tym telefonie, pewnie pisze z tym tajem. Gruby kujon. Dziękuję, panie profesorze. Widzę, że się dogadamy chyba. W następnym. Yeah. Jak najbardziej, również. Jak najbardziej. Dobrze, dobrze, to by było na tyle w dzisiejszej lekcji z języka hiszpańskiego. Ile się nauczyliście, tak szczerze? Nic. Trochę. Dużo. Dużo, no. Ja że wiem, wilk jest dranie. Dwie kreski, czy razie jako dże. Tak. W tym momencie, kiedy wyjadę... Albo je. Zależy. A H jest nieczytelne i czyta się... Nie. Nie czyta się w ogóle. Brawo, jestem z was dumny. Wilk jest draniem. Apeluję o jakiegoś plusika tu dla mnie. Dla wszystkich. Dla mnie też. Dla wszystkich plusik. Dla wszystkich plusik. Informacji. Prawda. Aczkolwiek nie nalegam. Dobrze, dziękuję wam. Nie. Dobrze, ja odchodzę. Następną lekcję macie za 2 minuty. Jest to lekcja gotowania z panem Barym. Hiszpański już odbębniliście. No nic, możecie zebrać swoje ten. Siku przerwa 2 minuty. Mównij mnie! User was moved to your channel. Który się skonfidencił na mnie wtedy o tym pisku? Nie wiem, ale frajer totalny. Smurf się rozpierdalał, kurwa, regularnie. Nieprawda, ja się na nikogo nie wypiewałem. Jestem chyba jebanym frajerem. Zapij pizdę, frajerze. Chłopaki, ja mam chyba... Cisza na przerwie!
Chodźmy, przecież można! Szatniara, profesor! Szatniara, drze mordę! Dobra. Twarda bania i zaciśnie te pięć. Dobra, panie Bary, pan tutaj idzie na nauczyciela teraz. Proszę się przestawić. Właśnie się przestawiałem. To, zaraz wracam, sekundę. Jest przerwa. Dobra, chłopaki, jak było na pierwszej lekcji? Słyszałem, że kutas. Daje mi się. No, tak. To nauczyciel jakiś zjebany, kurwa. No, żeś się stary. Czy pizzy mi zajebał? Czy pizzy mi wjebał? Daj spokój. Stary, też trzy. To pewnie jakaś pizda na liście, nie? No, ale nie, tak, nie przyjebał się. Dokładnie. Powiedziałem mu, że idę po leki i zajebałem sobie boniaka pod ławką i się nie skapnął chyba. Ja to powiedziałem, że idę do toalety i trzy piw tyskie wypiłem, a jednego jeszcze pod ławką w międzyczasie, także luzik. Ja nie piję, na. A mam takie pytanie, bo jak wy będziecie pić trzy tyskie co lekcję, to na trzecią lekcję nie dojdziecie. Ja na luzie stoję. Ja mam jeszcze 43 tutaj obok siebie pod ławeczką w plecaku. Tak, to wyobraź się z tego, klasa, nie małyka nie wypiłeś, kurwa. Zostawcie łapkę w górę, a tak, w górę... Tak, ja tylko chciał powiedzieć, że konfidenci z łapkami do góry nie zostawiają właśnie. Dobra, ja bym chciał powiedzieć tak, zostawcie łapkę do góry. Chciałem podziękować ogólnie wszystkim, bo ja widzę, że cały czas tu jakieś duże kwoty i mniejsze i większe wpłacacie. Ogólnie nie byłoby to na tyle dynamiczne, jakbym za każdym razem każdemu dziękował. Ale wiecie dobrze, że ja wam wszystkim dziękuję. Cel jest szczytny. Jeśli się dobrze bawicie, to git. Jeśli to jest turbo cringe, no to od chuj. Nie byliśmy, kurwa, przyszedł pan. Uwaga, gwiazdka Michelin idzie. Ogólnie ktoś chce mi zaszkodzić. To nie jest jelitówka. Halo, halo, lekcja się zaczyna. Dobry! Dzień dobry! Bonjour! Wszyscy mówią bonjour! 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 Dobrze, teraz sprawdzimy listy. Pani Angelico? Jestem! Dobrze, pan kreatywny? Je pardon, je patatom! Panie kreatywny minus? Panie Zyniak, ma pan dzienniczok? Proszę zapisywać, ja będę panu mówił. Pan, jak najbardziej! Dla pana kreatywnego minus. Zapierdolenie głupot. Jak to zapierdolenie głupot? Dalej. Pan Macios. Jestem, panie profesorze. Dobrze. Pan Parowa. Jestem, panie profesorze. Dobrze. Pan Smerw. Macias. Prezent, panie profesorze. Macias. Słucham. Może jakiś plusik. Masz zapalniczkę, bo mi zgasło. Peson. Poczekaj, mam. Może jakiś plusik, panie profesorze. Peson. Ale ja mam taką proszę, 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 plusa dla Smerfa. Plusa dla Smerfa, panie Zyniak. Już daję. Peson, po francusku peson znaczy obecny. Pan Taku? Jestem, panie profesorze, tu siedzę. Tu. Pan Zyniak, to już wiemy. Paris Saint-Germain. Dobra, drużyna piłkarska. Pan Tiger. Jestem! Oj, wielka szkoda. Dobrze. Więc na ostatniej lekcji kazałem wam przygotować tak zwany przepis na dobry content. Dobrze. Kurwa. Pierwszym naszym... Mamy nadzieję, że macie wszyscy przygotowane miski. Tak jest, panie... Nawet widelec mam, panie. Dobrze, dam wam jeszcze minutkę na przygotowanie miski. Dobrze, ja nawet. Panie profesorze, zostawiłem łyżkę na przerwie. Ja nawet widelec zaraz mogę plus za to? Dobrze. Właśnie, mogę plus za to? A niech się wszyscy zbiorą. Nie. A za lizanie dupry możesz dostać panie plusa. Panie profesorze, mogę być taka miska, bo tylko taką mam w domu po dziadku. Tak? Ja mam taką. A ja mam taką. Może mam taką. Kuchwa, nie mam miski! Panie Zyniak, miski oddajemy mi po lekcjach. Mam nadzieję, że pan pamięta. Jak najbardziej. Brudną miskę. Zawartością. Tam, taku, zamknij pizdę. Tory, kurwa. Isza tam na tyle, cisza. Ja będę w kasku mieszał. Nisi, pokaż cycę. Cisza, to nie ja! Wszyscy są?
Dobrze, tak, tak. Więc chciałbym tylko zaznaczyć, że jeżeli macie jakieś trunki na trawienie, można je spożyć w tym momencie. Dobrze! O, to zdrówko! Zichwasę! Dobrze. O kurwa! Alkoholice. Gówniarz! Panie Smer, trunki na trawienie. Tak, oczywiście, panie kucharzu. Panie profesorze, mógłbym iść do toalety? Szef, jeszcze? Szef, nie jestem profesorem, szef. Szef, 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 mógłbym iść do toalety jeszcze? Tak. Dziękuję. Profesorze, bo ja słyszałem, że szef to jest na jajach. Dobrze, panie inżynier, minus dla tego dwa. Jak najbardziej. W domu spyskuj gówniarzu za chybny. Panie szef, chciałem powiedzieć, że gwiazdka myślałem, że pan pana przy panu chuj. Za niedługo minut. Dobrze, panie Barry! Brałem chrysznic, dupa jest czysta. Panie Barry, nie wiem, czysta! Nie wiem co. Zapomniałem. Zapomniałem. Bez beki, jeden. Panie szef, panie senior, może pan sobie dopisać jedyny czyk? Jak najbardziej. Jest to niemiły, co pan powiedział, to już moje sandały są czyste. Panie szef, to będziemy gotować. To jest przepis na dobry content. Tak jest. A co to jest content? Content to jest trawa, którą mogą ludzie z całego świata. To samo co profesjonał chyba. To tam samo co profesjonał. Dobrze powiedział pan Maciaz. Gdzie jest pan Pawawa? Ile można czekać? Gdzie jestem? Spóźnienie! Spóźnienie! Pozwoliłem mu na wyjście do toaleta. Pozwoli mi, profesor. Pierwszy składnik naszego przepisu to jest... Pierwszy składnik? Loczki z Mrafa. Teraz pytanie do klasy. Czym są loczki z Mrafa? Tak ja nie umiem, kurwa! Szef! A ty tak kłamiesz! To jest jak ma pan tornister, jak ma pan tornister! Tak zakrwany kurwik kłamał włosów! Szura popadnie, z wodem się takie fiflaki robią. Nie będę, właśnie. Nie będę. Teraz jak odsuję szefę i tam leży! Nie będę prowadził lekcji, jak będziemy się przykrzykiwać. Ręka do góry, ja wybieram. Pan Zmiak. No to zapomniałem. Pan Zmiak, jeden koła. Jasne. Proszę bardzo, pan Maciaz. To jest... Jak ma pan tą szufladę taką od komody, tam z tyłu na końcu, jak tam zawiasy się zbiera taki osad, wie pan? Wiem. Generalnie smerć słyszy, że nie chuć odchodzi. Dobrze, pan Maciaz zostaje minus. Błędna odpowiedź. Loczki z Mrafa. Jest to włosie orła mające do przesłuchania. Włosie i spisujemy sobie piątkę? Tendencje do przesłuchania. Dobra. Panie Zynia, zaraz zabierzemy panu dziennik. Czemu? Weźmy je tutaj. Bo ja słyszę. Mam duże uszy i wszystko słyszę. Ja mam coś innego dużego. Mogę tam wskazać? Mogę pokazać? Mogę wskazać? Tak. Nie. Dawaj. Widza. Pokaż dupę. Panie Mary, chciałbym zgłosić tutaj napaść seksualną na mnie. Dobrze, z tej strony. Następny składnik. Zgadujcie, co może być następnym składnikiem? Autyzm Tigera! Co ty wiem? Wygrałem? Ci! Utóż Bagdamien! Co, proszę? Słucham. Nie. Dobra, Tiger, ty jesteś kurwa bity, nie?
mogą suszone, kiszone pachówki. Panie profesorze, to ja prawie zgadłem, to jakaś kwestia. Plus, proszę, panie Zynia, plus dla Smocha. Już drugi. Idzie klas, pytanie do klasy. Jakie są atrybuty suszone, kiszone pachówek? Są to... Jebio śledziem! Nie mają atrybuty. Są suszone przede wszystkim. O! A czyje to? Czyje to? Czyje to? To czyje to? No czyja to? No kogo to? Atencji, po prostu. Ale kogo jest ten składnik? Kogo wiadomo, jest składnik wiadomo. I to? Co? Kreatywnego jest atencja. A, to... Szybta. Wszystko jasne. Szybta, atencji. Co dodajemy? Kurwa, i teraz, kto zgadnie tutaj, co daje nam szczypta atencji? Ty odpal mi! Ja wiem! Pan Pachuwa! Trochę popularności. Nie. Słodyczy trochę takiej. Nie. No jak to nie? Ktoś ma pomysły. Panie Zyniak, co tak pan kopci tam w ostatniej ławce? Bo... Kurczak się przypalił. Głowa mi dymi od tych dobrych pomysłów aż. Rozumiem. Teraz pytanie do klasy. Co daje szczypta atencji? Trochę goryczy? Nie. Ja wiem. Pan Tiger. Więcej piątek na hiszpańskim. Nie. Szczypta atencji dodaje przypierdalanie się do aktywnego streamera, który ma najwięcej osób. Aktualnie. Jebać Izaka! Panie Zyniak. Sorry, Twitch administration. Panie Zyniak, nie usłyszałem, co pan powiedział. A to nie ja. Taku. Nie, ja też nie. Ja mówiłem, że. To był Dawid. To był Dawid. Deklaracja zjawiskowa jest naprawdę urodziwa. Jak modelka z Instagrama spędziłbyś z nią resztę życia. Już daję. Rzuciła na mnie urok czarownica. Póki nie otworzyła swojego ryja, weź nie otwieraj ryja, proszę nie otwieraj ryja. Weź nie wkurwiaj głupia ciba, proszę nie otwieraj ryja. Weź nie otwieraj ryja, proszę nie otwieraj ryja. Weź nie otwieraj ryja, proszę kurwa zamknij bez. Szef. Dla pana Dawida. Szef. Plus jeden. Dawid. Zasługuje. Konfidentka. Okej, typer chyba to. Proszę pani Angeliko, może pani wyłączyć ten telefon? To chyba ale ja nie mam telefonu. Jedynka za telefon. Panie profesorze, ja nie mam telefonu. Z pani strony słyszałem. Ale a co pani tam... Ale siedzi pełno innych osób obok mnie. Ale ja widzę pani, że pani wlewa coś do e-papierosa. Co to jest? Proszę pokazać. Nie ma wstydu. Spuścizna Ulfa!
O ja pierdolę. Proszę pokazać. Ja proszę pana, jest w bicie. Ja mam taki. To proszę pokazać, proszę pokazać. Ale ja mam bidon taki. Proszę pokazać bidon. Show me I tu bidon. Jest dziurka i się pije. Dobrze, jedynka dla pani... Ale to pić, bidon, panie profesorze! Jedynka dla pani Angeliki, bo pani, picie pani Angeliki nie mi. Przepraszam, patrzę w dziennik, czemu ja mam 5 jedynek, skoro miałam stać jedną? Bo 5 jedynek to piątka! Nie, no, bo tak nie, to obchodzi! Może Bary, bo my chcemy zobaczyć tą dziurkę! Ja wnoszę o wykasowanie moich jedynek. Czyją dziurkę? Syryjek, kurwa. Angeliki, bo mówiła, że tak, nalewa. Tak. Chcielibyśmy zobaczyć dziurkę pani Angeliki. Jestem za oglądanie... Kto jest za oględzinami dziurki Angeliki? Ręka do góry. Ja. Panie profesorze! Ja widziałem dziurkę pani Angeliki po lekcjach. Za zdanie tu. Co? Panie kreatywny minus za dopierdalanie się. Czy ja nie powiedziałem? Od kogo? Dla kogo? Kreatywny minus, pan Macias 1K. Przepraszam szef, przepraszam szef. Pan Macias 1K za dziecio jeba. Ojojoj. O kurczę. Za grubo już, kurwa, powoli. Panie profesorze, kolejna przyprawa. Kolejna przyprawa. Jak kto zgadnie? Ja wiem. Proszę, pan pachuwa. 500 pingu denitrozyniaka. Nie. Nie będę UPC! Piękna lala zjawiskowa jest naprawdę urodziwa. Jak modelka z Instagrama spędziłbyś z nią resztę życia. Jednym spojrzeniem rzuciła na mnie urok czarownica. Póki nie otworzyła swojego ryja, weź nie otwieraj ryja, proszę nie otwieraj ryja. Już nie wkurwiaj głupia ciba, proszę nie otwieraj ryja. Weź nie otwieraj ryja, proszę nie otwieraj ryja. Weź nie otwieraj ryja, proszę kurwa zamknij bez. Uciekające oko, o Jezu. Ja wiem, uciekające oko plus. Dawid. Angelika. Ja wiem, oko plus nie dał. Lecimy w ślinę po lekcjach? Proszę przestać mówić, bo mi 100 zł zakrywa uszy! Wyjmij je. Angelika! Mam bilety do kina. Nie też idę mam. Z tobą. Poproszę sekundę. To tam? Ja mam olejek do e-fajki. Właśnie wyciągnąłem 100 zł z mojego ucha, które mówi piątka dla pani Angeliki, proszę, Zyniak, panie, proszę dopisać. Piątka dla pani Angeliki. I tak ma 7 jedynek. Profesor Stulejarz. Dla pana Pachuwy. Nie, no ale... Już się nie mieszą, panie profesorze. Dobrze. Następnym składnikiem jest suszone oko taka. Proszę się, suszone oko taka. Suszone oko taka. Proszę teraz powiedzieć, co daje suszone oko taka w naszej potrawie? Nie dojebanie mózgowe! Nie, kurwa, nie mów tak do mnie! Bo co? No bo ci no to kurwa, mam wstać! Mam wstać! Panie Zyniak, dobra, zresztą. Pój w to, że tak powiem. Dobrze, co daje oko taka suszone? Długopis mi wypadł. Plus jeden do zasięgu widoczności. Gratulacje! Plus dla pana kreatywny. I tak się... Tak masz kurwa menelu, 4 jedynki. Na chuj się cieszysz tam. Masz poprawę z bomby. Hamuj, nie tak. A co? Zapytaj grubę. Ja z Tigerem na wszystkich kurwa. Dawaj, kurwa! Proszę się uspokoić, Tiger, bo... Tiger, mamy 20 wzrostu przecież. No pewnie, ja mi nie majka. Dobrze, pan Tiger, 1K. No kurwa, pewnie, pierdolę! 2 jedynka za bluźnierstwa. Idę stąd, kurwa, wychodzę, pierdolę, kurwa, tą lekcję, w chuju to ma. Mi nie zależy na uczniach, którzy mają wyjebane. Więc Tiger, wypierdalaj, 2 jedynka dla Tiger, poproszę. Już 3 jedynki czy 2? Nie no, sobie żartowałem. Dobra, jedna jedynka. To kasujemy. Jedna jedynka.
kurwa, jakie dobrze, proszę bardzo, następny składnik. Ja wiem. Pan Macias. Uran dla Czeczenów Jurka Owsiaka. Proszę się odpierdolić w końcu od kolegi Smerfa. Juri Owsiako. Żenada. Dobrze. Kto ma pomysł jeszcze? Następny produkt. Te, proszę Jurka nie wyzwać, bo potem na pogrzebie właśnie wam orkiestra nie zagra. Dobrze. W tym momencie klasa się odwróci i zobaczy, co jest na tylnej ścianie w klasie. Nie odwróciłam się, widzę to. Panie profesorze. Co się stało? Co jest? Dobrze, w tym momencie dwie jedynki dla pani Angelika. Tam już by się stało. Co się stało? Trzy jedynka dla pani Angelika. Panie profesorze, teraz kolej profesora. Profesor się odwraca. Pan zobaczy. Nic nie widzę. Ale musi pan trochę w tą prawą stronę. Stoi ktoś za panem, panie profesorze. Sorze, bo ja mam takie pytanie, jak podpierdolę kogoś, to dostanę piątkę? Nie. Zamknij dupę tam. Jebać konfidentów. Wracaj do Zotager. PDW! Pozdrowienia do więzienia, pozdrowienia do więzienia, pozdrowienia do więzienia, precz z komuną! Kto pytał, czy jak podpierdoli dostanie plusa? Ja powiem! Ja się rozjebię, kto ma się rozjebać! Ja się rozpierdolę! Ale nie, ja naprawdę pytam, kto pytał o to, czy dostaje plusa, jak się rozpierdoli? Tiger! Ja wiem! Proszę, panie Taku, bo ja nie usłyszałem! Confident Tiger! Pani tak Tiger, powiem tylko tak. Wyjebał Tigera konfident. Cicho, wszyscy, cała klasa cicho. Wolność ludziom i złodziejom. Śmieć kurwą i frajerom. Dobra. Mamy profesora Gita. Jakiś plusik kurwa za dokończenie? Do dyrektora trzeba zadzwonić, kurwa. Między lekcjami rebus. Takie pytanie, panie Berry. Słucham. Czy jeśli Taku się rozjebał na Tigera, to... Czy konfidenci na konfidenta to nie jest konfidenctwo? Ja bym za jedynką jest dla Taku. Jest. Dobrze pan powiedział. Ale co się poszło? Przepraszam. Cicho! Kurwa! Cicho! Ktoś dziennik skasował! Jedynka dla pana. Skasowali dziennik! Nie, to jest okej. Jest okej. Odnowa, dobrze. Co jest? Atak hakerski! Ja pierdolę! Ja mam, zobaczcie. O, jest. Dobra, wrócił. Ej, co jest? Ej, no! Ktoś marzy. Kto to jest? Smurf, idioto jebany! Ale to nie ja, debilu! To ty! Dobra, no ja co, to wrócę, no zobacz, poczekajcie. To wróć ja to. Ja wracam. No nie, już nie można. No i zajebiście. Panie Berry, ktoś tylko, ta... Tylko tyle wam mogę... Wam do dziennika elektronicznego. Więcej się nie da wrócić, tylko tyle można. Został zhakowany dziennik! Dokładnie. A ja dobrze, prowadzę od nowa dziennik. Proszę zapisać na osobnej kartce. Pójdź ten stary dziennik! Panie profesorze, ja mam pytanie. Nikt nie wejdzie na ten dziennik, jak jest link. No. Stary... Panie profesorze. Jaki link? No. Co to jest link? Pojebało się? Ja grube palę, jebać linki! Ryba taka. Ja grube mam tylko. Ryba taka. Ja się odezwę do profesora w pokoju nauczycielskim, Don Puta Madre, od hiszpańskiego. Czy się zgodzi na to, żeby dziennik prowadzony był od nowa? Ale ja już to naprawię. Mam telefon, dzwoni! Proszę. No co jest, kurwa? Panie profesorze, czy dziennik może być prowadzony od nowa, bo się usunął stary dziennik? Mam to w chuju! Piękna lala zjawiskowa jest naprawdę urodziwa. Jak modelka z Instagrama spędziłbyś z nią resztę życia. Jednym spojrzeniem rzuciła na mnie urok czarownica. Póki nie otworzyła swojego ryja, weź nie otwieraj ryja, proszę nie otwieraj ryja. Już nie kurwia głupia ciba, proszę nie otwieraj ryja. Weź nie otwieraj ryja, proszę nie otwieraj ryja. Weź nie otwieraj ryja.
Za rozjebanie się na kolegę. Ale dlaczego? Który się rozjebał. Elo. A piątka za rozmowę z dom puta madre? Panie profesorze, ja bym chciał w dyskusję wejść. Słucham. Dzięki budzik! Rozjebałem się na frajera do dobrych chłopaków. Dałem info, dałem białko, dowód na frajera, więc nie powinienem dostać jedynki, tylko szóstkę za dobrą postawę obywatelską. Frajer to frajer. Za dobrą postawę obywatelską dostaniesz na lekcji policji. Jebać policję, u mnie takie obowiązki nie obowiązują. Ale ja się nie rozjebałem na psach, tylko u ziomku. Na ziomku. Proszę cicho. Na ziomku. Cicho, bo będzie kolejna jedynka. Ja pierdolę. Dobrze, pan taku, kolejna jedynka. Zapisana. Pan taku ma jeszcze coś do powiedzenia? Jebać to, nie chcę już nic mówić. Trzecia jedynka. Zajebiście, kurwa. Pan taku, trzy jedynki. Dziękuję bardzo. Profesorze? Apeluję, bo mi podchawa się udała, proszę pana. Mogę wymienić wszystkie... Sekundę, bo mi 200 zł weszło do ucha. Panie profesorze, idę sztocha zajebać. Zaraz przyjdę. Ja też, profesorze. To, żeby oni poszli, to nie zapytali się, czy mogą. Confident. Jestem. Obecny. Przepraszam, musiałem wyciągnąć 200 zł z ucha, musiałem wyciągnąć, nic nie słyszałem. To 200 zł mi mówi, że pani Angelika zasługuje na 3 piątki. Nie, ale ja tak nie uważam. Ja tak nie uważam, więc uważam, że zasługuje na dwie. Dwie piątki dla pani Angelika. Jak najbardziej. Dobrze, a przepraszam bardzo. Dobrze, sorry jest. Leją, przepraszam tak bardzo, gdzie jest pan kreatywny i pan Dawid? Taku. Poszli sobie. Uciekli. Ja koleżki nie sprzedam. Ja też nie sprzedam. Wróciłem, profesorze. A gdzie pan był? Byłem tam, toaleta. Było, no. Dobrze. Pan creative się jąka. Chyba brał dopalacze. Ja bym, nie, ja, Andrzej. Dobrze, a... Panie kreatywny? Co to jest za napój? Za takie coś to już do konta. Dobrze? Do konta. Do konta. Nie jesteście nauczyciel? Pan kreatywny dostaje plusa? Zdrowie, panie kreatywny. Zdrowie, panie kreatywny. Co to jest? Pierdolę. Sorze, mogę coś? Mogę pan sobie tego Ubera zamówić ten? Z napojem szlachetnym, francuskim? Oczywiście, a jakże? Sorze, a jakże? Sorze, dobrze, sorze, bo już wszystko wypiłem. Sorze, po łyczku jeszcze? Chętnie, panie tchany. Ja to pierdolę, bo ja nic nie mam. Kuchwa! Ja tylko herbatę. Jesteście alkoholikami! Nie, my? Co ja? Panie, nie! Panie Zyniak, jedynka! Herbaty z imbirem napijcie, a nie będzie ci pił. Angelika, widzisz jakie to są patusy? Chodź, uciekamy! Nie idzie. Chodźmy do mnie! Nie! Na wagary! Proszę zostać! Chodź, powagarujemy u mnie w domu! Gotowania. Proszę zostać, panie Zyniak, proszę zostać! Pana mama płaci dużo pieniądza, proszę zostać, ja muszę być miły dla pana. Dobrze. Także, jaki jest następny produkt? Jebać nauczyciela! Dobrze, panie Zyniak, proszę, ja dwa jedynka. Ale za co? Ja nic nie zrobiłem! Pierwsza jedynka. Dobrze, sekundę. Pierwsza jedynka za bluźnierstwo, druga za obrażanie profesora, a trzecia dla kreatywnego za lizadubstwo. Znowu nas sprzedawałem, a chuja dostałem. Bad guy. Wcześniej było ten all time round. Ja chcę piątkę. Pani Angelika, proszę włączyć ten telefon w tym plecaku. Przepraszam, no już. Miała pani w ogóle nie pisać na telefon. Ja rozumiem. Może kija wyjmie w końcu. Przed lekcjami obiecałeś, że nie... Ja mogę kija wsadzić! Przepraszam, ja mogę kija wyciągnąć, jeżeli pani Angelika przyjmie mojego kija, ja mogę go wyciągnąć, nie ma problemu. Ja mogę mleko z kija. Ty co jeb? Udam, że nie słyszałem. No, u mnie tak nie było. Dobrze, następny podatek. Po to za propagowanie pedofilii na leki. To jest kurwa niedorzeczne. Ja jestem Francuzem, ja mogę. To ja żaby wpierdala, ja nie będę dzieci.
No. O kurwa! Ej, bo ja nie słyszałam, nie słyszałam co powiedzieliście. Dobrze, spokój, proszę spokój, proszę spokój. O kurwa. Przepraszam, co się. Dobrze, następny produkt. Ja dupia. I ja czekam na ten produkt od 10 minut. Proszę bardzo. Oregano, panie profesorze. Nie, nie, nie. Dzieciolepstwo. Nie, ja nie, wiem. Nie. Proszę, pan kreatywny. Trójka za Majty. Było z Ziniaka. Nie, nie, nie. No to co? Zamknijcie na trzy. Ja wiem. Proszę bardzo, pan Tiger. Parówa z dupy u Lańca. Parówa jest gruby, nie znaczy, żebyś go obrażał. Ale ja go kocham. Dobrze, następny produkt jest to pazur tygrysa plus. No kurwa. Jak ja tutaj daję pazur tygrysa plus, proszę powiedzieć. Żadne, dobrze powiedzieliście. Gratulacje, plus dla całej klasy. O, w końcu. A ja też. Kurwa, mam 4 jedynki. A ja miałem 6, a nie mam żadnej. Ja a kurwa, też mam 3. Dobrze. Panie profesor, panie szef, czy to mieszać trzeba? Dziękuję panie Zyniak za plusa dla mnie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobrze, następny produkt, jaki dodajemy do naszego dobrego kontenta. Proszę powiedzieć. Panie profesorze, Angelika skręca Joya pod stołem. To prawda, no prawda. Widziałem. Się kurwa nie podzielisz? Dobrze, na pewno po kolei. Ja mam. Po kolei Rączki mam tutaj. Cisza, proszę, proszę cisza, cisza. Pierwsza jedynka dla pani Syniaka za popierdalanie. No ale dlaczego? Pani Angelika pokaże co ma pod ławką. No. Nie. A pani wstanie. A czyli ręce miała, bawiła się rękami. Pani wstanie. Masturbacja szkolna. Dokładnie tak. Cicho. Bawiła się muszlą. Rękę trzymałam na głowie. A może, nie, nie, nie. Może odgrzewała pieroga na lekcję. Pani Angelika wstanie. Proszę ale bardzo. Ale nic nie ma. Proszę wstać, pani Angelika, bo będzie jedynka. O. Pani Angelika wstaje i obrót wokół własnej osi. Musimy zobaczyć, co tam jest. Nie zdążyłem wstaje. Tego powiedzieć. Koniecznie. Ale dobrze. Jedynka dla pani Angeliki. Nie, nie, nie. Usuwamy wszystkie piąteczki pani Angeliki. O, tak. I plus na to. Ale to jest z innych lekcji, panie profesorze. Nie, nie, tak prawda. Nie wolno. Nie, nie, nie. Był tylko... Nobody cares, nobody pan, cares. Pan Don Puta Madre powiedział, że ja prowadzę dziennik od tej lekcji. Dlaczego pan nie wpisuje? No, to się dobrze, ten. Dobrze, to usuwam. No. Nie wpisuję, usuwam. Wypierdolić wszystkie piątki pani Angeliki. Wypierdolone! I dodać jej 2 jedynki. Jak najbardziej. Dobrze. Gonisz mnie, sucho. Chyba też przyszedł na nas. Mamy gości, dobrze. Gości mamy. Gości mamy. Gości mamy. O! To gang z Albanii, tu gang z Albanii, tu gang z Albanii. Otwieraj. O! Nie, żeby się rozpierdalał, ale to chyba jedzenie jest jakieś nielegalne. Jedzenie, jedzenie! Nie ugotowane na tej lekcji. Chyba, że pokażę pieroga! Ja nie wiem. Ja zrobiłam czary-mary i się jedzenie pojawiło, wiecie co? Czary-mary! Szynkę dał. A, nieważne. Bawego stary! Dobrze. Dalej, następny produkt. Dawaj. Miała substancja na kanapki, to pod stołem chyba tam była produkowana, nie, dobrze, tak? Trzeba tak, dużo, potrzebujecie dużo, bo aż 500. Pingu, panie Pachuła. Pingu, nitro z Ziniaka. Jej, Basiu, piszy, skurwysynów! 500, pingu, nitro z Ziniaka. Dokładnie wymieszasz. Dobrze, wymieszamy. Kontuzję mam. Kontuzja pachwiny. O. Panie Ziniak, czy potrzebuje pan higienistki? Nie no, jakby Lisi tu nam masażyk zrobiła, pachwina mi się... Chciałem wysłać pana Zyniaka z paną Lisi. Pani Lisi, je kanapki na lekcji. A chce pan spróbować? Kurwa! Jedynka na pani Lisi, kolejna! A dobre są, ja panu pożyczę jedną. Oj. Nie, dziękuję. A wiesz co to jest stołówka? Wiesz co to jest stołówka? Proszę słuchać. Kto wie, jakie... co daje
tak zwane 500 pingu Nitra UPC. Wkurwienie, wkurwienie! Przyspieszenie pieczenia. Ja wiem. Proszę pan taku. Niekontrolowaną agresję oraz niekontrolowane słownictwo. Brawo! Ściągę ma! Dobrze, więc tak, proszę tak. Piątka dla pana taku. No ale aż tyle! Oraz jedynka dla pana Tigera za podpierdalanie i kolejna jedynka dla pani Misi za jedzenie. Panie szefie. Szef! Panie szef. Słucham. A za to, że zgadłem, co to za przyprawa, to czemu nic nie dostałem? Panie upomina się, abym mu pałę dał. Jedynka. Sekundę, spojrzę na oceny pana Pachuwa. Proszę bardzo, tutaj plus. Nie wiem, jakim trzeba błędem zaszedł ten plus. Proszę usunąć ten plus, dać jedynka. Bo dostał plusa jak wszyscy. Proszę dwa, no dobrze, to usunąć. Dwa jedynka, jeszcze za się ochotkowy palca. Nie no, gdzie? Ja mam plus jeden. No ja pierdolę, a to żenada jest w ogóle. Dobrze, kolejny produkt. Jaki jest kolejny produkt? Placement. Z chuja nie Maciasa. Brawo! To kurwa, wypierdalaj ode mnie! Panie Macias, minus za takie odzewnictwo. Bronię się, on mnie atakuje, kurwa! No. Ja tylko na twój produkt podaję. Podał dobry produkt. Ja nawet nie wiedziałem. I piątka dla pana Smychwa. No kurwa mać! Chujowo, no. Mogę? Nieobiektywnie, kurwa. No kurwa, ja same jedynki dostaję! Halo, pan Smychw powiedział, z chuja nie Maciasa jako pierwszy, to jest ja kolejny produkt. Ja znam produkt, który jest potrzebny. Proszę się nie odzywać! Dobrze. Kurwa, ci napierdala Smurfa, kurwa, liście w głowę! Proszę się nie bić. To udane. Zajebie zaraz, kurwa. Proszę się nie bić. Przepraszam, sorze. Teraz ważne pytanie. Co daje z chuja nie Maciasa? Rozpierdol. Proszę, panie Pachwa. To nie dojebanie na jego mordzie. Prawdomówność. No, prawdomów. Nie usłyszałem jeszcze dobrej odpowiedzi. Ja. Rozpierdol. Nie. Dwa rozpierdole. Nie. Dwa i pół. Pan kreatywny? Ja... Proszę się zastanowić, pomyślcie. Ja wiem. Proszę, panie Zyniak. Żartowałem, nie wiem. Jedynka dla pana Zyniak. Chce pan być żartobliwy, to proszę wypierdalać do kabaret, a nie u mnie na lekcję. Ja wiem. Proszę pan Macias. 3,5 IQ. Dobrze. Ale jak to o niego chodzi? Z chuja no nie on Maciasa, wiedział. Z chuja nie Maciasa daje głupota. Pierdolę. Głupota. Co pan powiedział, panie Tiger? Bardzo dobrze, piąteczka. Jedynka dla pana Tiger. Kurwa. A tam nie ocena, przecież zgadłem. I piątka, dobrze pan mówi. Piątka no. Dla pana Maciasa. Jebać Barego. No ta, jak ja powiedziałem. Jak ja się upomniałem, to dwie jedynki wpisaj plusami. Ja dostałem piątkę, więc... Jebać Barego! Też go lubię. Chuja to starego. Zaraz zadzwonię po dyrektora, don puta madre. Zobaczymy, czy będzie ci tacy cwani. A to sobie sam pan nie umie z nami poradzić? Wypierdalaj. 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 Panie Zyniak, dwie jedyneczki. Bo nie będzie mnie pan wkurwiał. A pan kurwa, Pachwa nie będzie panu dawał czajnika. Jedynka dla pana Pachwa. Co taki cwaniak jesteś z tymi ocenami? Tak, kurwa, to jest kura. Będzie jedyny. Z nauczycielem po szkole. Wielki Rambo. Nie, żeby coś nie ujebane, pan Pachwa, z każdej lekcji wychodzę najlepiej, kurwa. Pan Pachwa się odwraca. Pan Pachwa się odwraca. Jebać kurwa. Na 5 minut pan Pachwa się odwraca. Dziecioje pjebane. Okularniku zajebany, ty kurwa. Jebać kujono! A widzicie, nawet nauczyciel klaska. Dobrze, jebać Lizo dupa. Przedostatni produkt. Ja wiem. Proszę. Piątka dla Zyniaka.
Dobrze, proszę dopisać piątka dla Ziniaka. O kurwa, jeba się list do dupów, no fajnie kurwa. Dobrze i proszę dopisać jedynka dla Tigera. Już napisuję. Już napisuję, fantastyczny nauczycielu, jest pan super. Dobrze. Ja... Ostatni produkt, zgadujcie. Proszę zgadnąć ostatni produkt. Laga 9 centymetrów. Ja wiem, nie. Chuj w dupie Marego. Nie, nie, ja wiem, panie profesor. Szef. Słucham. To jest ten. Pojemna cipalinszy, tak? To? Uczniowie! Cisza! Nie interesują mnie wasze konszachty poza lekcją. Ale ona mu nie dała! Ona mu nie dała! Nie dała mu? Nie dała mu! Nie dała mu. Dobrze, więc plus... Nam dała, jemu nie! Plus dla pani Lisi. Że mu nie dała, tak. Tak, że mu nie dała. Sorry, a jak temu? Wilkowi dała. Co dała? Co dała? Nie wiem, kto to Wilk, nie ma kogoś takiego na moich lekcjach. Za drzwiami stoi, czasem szczeka, słychać go. To niech szczeka. Dobrze, ostatni, przed ostatnim produktem są dwie panie Berry. Dwie miarki, lagi Lishi. Panie Tiger, coś tam się dymi obok pana. O kurwa, pożar jebany. To ja o tym pomyślałem i mi się zapaliło. Najarałem się. Dopalaczem? Nie, no gdzież. A czym, marihuaną? O, no co ty? Papierosem? A komu to potrzebne? Dobrze. Panie Barry, ja bym tutaj Tigerowi dwie jedyneczki za bezbęcję, no. Proszę, cisza. Ostatni produkt w naszym... Ja wiem. Dobry kontakt. Proszę, panie kreatywny. Raz, dwa, trzy! Stara leka patrzy! Gratulacje! Skończyliśmy nasza podchowa. Ostatnim produktem jest raz, dwa, trzy, stara lecha patrzy. A w którym kierunku? No właśnie. No i kurwa i ja za bezpieczeństwo dostaję, kurwa. Wakna Maciasa. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do mojej lekcji? Nie, możesz wypierdalać. Pan akurat nie ma prawa głosu, pan paruwa dostanie po lekcji kopa na głowę. No, czy ktoś, kurwa, czy ktoś wartościowy ma jakieś pytania? To ma, kurwa, to ma. Mówiłem, podawa. Czy ktoś jakiś wartościowy, pan taku się nie odzywa. Łykaj to. Co tam za oregano pan Dawid ma? Panie szef. Dobrze. Panie szef. Koniec lekcji. Zapraszam pana, pani Angelika do pokoju nauczycielskiej. Bad guy. Dziękuję za lekcję, do widzenia. Do widzenia. Po lekcji idę się odlać. Jaka jest następna lekcja? Lekcja magii. Dobrze. Czarodziej. Dziękuję. O kurde. Lekcję magii poprowadzi Le... Magik Apaj. Macias. Oj. Ale będzie rozpierdol. Kosioru znika. A na czym to polega? Na magicznych stuczkach. Zobaczysz. No. Zobaczysz, na czym to polega. O kurwa! Co? Ciemno. Przygotujcie swoje leruszczki. Ja nie mam leruszczki, kurwa. To masz przejebane, no. No to masz mi. Poczekajcie, ja idę do ten... Na pokątną poruszczkę jadę. Okej. Okay. Ale ogólnie to nie jest, że ja opluwam cokolwiek, tylko my tutaj sobie robimy content, a ja wam wszystkim dziękuję. Jest to live charytatywny, gdzie zbieramy na produkty do szpitali. Więc no, więc nie ma co. Nie macie co się denerwować, tak? Więc no, ja wszystkim tu dziękuję tak samo. Dzięki ogólnie, że jesteście, że łapkę zostawiliście, że suba zostawiliście, że nie wiem, że wysłaliście 5 zł, 100, 200 czy 20 tysięcy, pomimo że nikt tyle nie wysłał, ale no wiecie o co chodzi, nie? Sound resumed. O, dobrze, że nie ma marzenia, bo to... Dobra, ja nie chcę już być tablicowym. To mnie stresuje. Zarobiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 8 jedynek na jednej lekcji. Pobiłem mój rekord ze szkoły. Tak. Ja też zarobiłem.
Aha, JD Event jest o 19.35. Okej. Okay. Dokładnie, JD Event jest. JD? Tam. Witam, panie profesorze magii. Moment. Panie profesorze, czemu pan wygląda na żula? Moment. Zaraz odpowiem na wszystkie wszelakie pytania, tylko musisz się przygotować do lekcji. Co, że przygotowałem się? Zamknę drzwi, kurwa! Na chwilę musisz się przygotować do lekcji, powiedziałem. Cisza w klasie. Jebany stanowczy jest. Paruwa, pozdro! Pozdrawiam, pozdrawiam. Ja pana nauczyciela szanuję. PDW, PDW. JD, JD. Creative, czemu masz śmietnik na głowie? Bo jest zjebany. Co mam? Ej, Zyniak, zobacz, kto siedzi przede mną. Śmietnik. Zyniak, zobacz, kto siedzi przede mną. Dawaj, dawaj. Kurwa tego. Dawaj. Nasra mu do kaptura. Nie, ja mu peta na czole zgłaszę. Mezgasza peta na czole. Smerfałem. Do udane. Komu? Do udane. Udane. Tigerowi. Baruś, Baruś. No. Baruś. Getrunken, Getrunken. Tak, Trinken, Ganken, Gagarin. Ojej, panie profesorze, ja się muszę do toalety na chwilę, zaraz was. Dobrze, szybko i zaraz zaczynamy lekcję. Ja też, panie profesorze, muszę do toalety. Zapierdam, szybko, znaczy i zaczynamy za chwilę. Kurwa. Czy ktoś jeszcze ma potrzebę fizjologiczną do załatwienia? Nie. Twoja stara. No to niech szybko biegnie. Moja? No. No to jedyneczka dla pana Zyniaka. To proszę wpisać. Wpisuję. O ty kurwo. Jeden nie wpisuję. Lizodup. Oj. Zamknij dupę tam. Lizodup magika. Krótko. O kurwa. Dobrze, halo, czy mnie słychać? Czy mnie słychać? Wszyscy są, tak. Nie? Jeszcze czekamy tak, na pana, tak. Na pana parubę. A więc tak. Chyba się ten TeamSpeak wypierdolił. Dobra, gadamy na Discordzie. Po prostu. Connection lost. Ty TeamSpeak się wyjebał. Zdidosowali, ja to na gadajmy Discordzie. Na Discordzie. Tak, gadajmy na Discordzie po prostu, to tak. Nie robi różnicy. Halo. Hej. 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 No. Witam was na lekcji magii i czarodziejstwa. Halo. No już. Dobra, już działa. No dobra, ale będą walić teraz. Mównij nas tam. Berbiegałem ci zajebał na czaszkę, kurwa, za te pierdolenie takie bezsensowne, nie? Kto? Ja Smurfowi. Ja go słuchać nie mogę. User was moved to your channel. Hej. User was moved to your channel. Dobra, już działa, halo. Hej. Halo. User was moved to your channel. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Czekaj, proszę, żeby pan na Discordzie się. User was moved to your channel. Dobra. User was moved to your channel. Halo, halo. Halo. Kogoś brakuje, 8 nas jest. Będzie niszczy na dużej kamerce, bo na małe ciężko konia zwalić. Nie wiem, będzie chyba. Kreatywa nie ma. Bądźcie tacy. Kreatywa nie ma. Nie ma kreatywa. Creative na tym. Na dobra, jest. Halo. O, halo. Przepraszam. Wracam obecność, uwaga. Z czasu spadłem. Mikrofon na Discordzie. JD event właśnie wystartował. Tak jest. JD, JD. 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 JD, JD. Dobra, czy ja mogę zaczynać lekcję? Jak najbardziej! Tak jest, profesorze. Tak jest, dobra, sprawdzam obecność po pierwsze, pan Nitro. Jestem! Wspaniale! Pan Taku? Jestem! Jak najbardziej wspaniale! Pan Barry? Jestem! Jestem! Super, jestem, ale muszę znaleźć już czat. Mogę sekunda? Chuszczkę? Tak, jest. Proszę bardzo. My dalej sprawdzamy obecność, pan Paruwa? Jestem! Jestem! Dobrze, pani Insi? Jestem! Pan kreatywny? Nie ma. Nie ma go. Jestem. Nie ma, nie ma. Jestem, nie ma. Jestem, nie, jesteśmy nie ma go. W Hogwarcie, to gadamy po czarodziejsku po pierwsze. Alohomora! Expelliarmus! Tak. Czy pan Smech wiesz? Tak, tak. Czy pan Smech wziął ze sobą grzebień? Oczywiście, ma. Wingardium Leviosa!
Dobrze, czy jest pan tajemnicy? Zaklęcie mi nie działa! Zaklęcie mi nie działa! Dobra, Wingarium Leviosa! Zaklęcia jeszcze nie powiedziałem. Halo! Chuj bomb i strzeli. No chuj. Teraz będą zapierdalać, żeby na przeszkodzie. Też się wyjebał. Teraz tak. Czy wszyscy mnie słyszą? Tak. Wspaniale! Rozkładamy chuszki po pierwsze zaklęciem Spektu Sempla! Rozłożone! Najgorzej na świecie. Jak jeszcze raz? Spektu Sempla! Spektu Sempla! Wspaniale! Byliście w kotłowni, mam nadzieję? Tak. Wzięliście ze sobą kocioł? Pewnie, że tak. Oczywiście. Tak. Będzie nam potrzebny do dalszych lekcji. Teraz tak. Sprawa jest taka. Zmieszajmy dobrze to, co jest w kotle. Kurwa, ale tam nic nie ma. Kurwa. Bo jeszcze nic nie ma, ale się wyczaruje. Aha. A więc tak. A łóżką mieszamy? Łóżką, z łóżką, jak nie... z łóżką. Dobra, a teraz tak. Pokażę wam, jak wykonać eliksir młodości. Na lekcji magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Wspaniale! Kurwa, nie słyszę niektórych uczniów. Też mi się wydaje. Halo! Nowy Botesa. Dobra, tam tych trzeba. Co się dzieje, Demi? No, nie weszło. Słychać! Och, jest. Kreatywnego też. Problemy z Machego. Ja dupia. Angelika, powiedz coś. Teraz się in my time. Nie słychać was. Oni prowadzą lekcje. Z tam papa i tam czaruje go. Gdzie oni kurwa są? No nie ma ich. Nitro też się nie słucha. Halo? No tak. Chyba nie zauważyli, że ich wydupcyło. Nie no, na pewno. Tak, Nitro ma zmontowany mikrofon. Co jest? Na Discordzie. Na Discordzie gadamy? Tak. Dobra. W rozmowie ma zmontowany. Halo? Halo? Nitro zaraz. Halo? Ej, coś nic nie tak, kurwa, smerdzi. Dobra. 50 widzów, ja mam 20. Nitro jeszcze. Ja mam 30. Halo? Jest, no. Witam! Dobry! Kurwa, no wiem, że... Dobra, dobra, kurwa, zaczynamy lekcję, no! Zamknij pizdę, kurwa, bo się przejdę! Kurwa! Pojebało was, no kurwa! Ciszej! No, że tylko pan nauczyciel krzyczy. Pizda tam, jedynka dla parówy, po pierwsze! No, ale panie nauczycielu... To ja mu wpisuję. Dobrze. Jestem, słyszę. Dobra, a więc tak, do naszej lekcji będziemy potrzebowali kosioł, magiczny kosioł. Mamy! Czy każdy ma magiczny kosioł? Nie, nie jest, panie szefie. A więc tak. Tak jest, panie szef. Pierwszym składnikiem będzie jaja żaba do naszego kotła. Czy macie jaja żaba? Nie. To muszę swoje włożyć. Też będzie dobrze. Czy pan ma tampona? Nie. Jaja żaba! Jest woreczek z jaja żaba! Wrzucamy jaja żaba do kotła naszego. I oczywiście mieszamy różką. A więc tak. Teraz... Ja też sobie w jaju pomieszam. Wspaniale! Jak najbardziej! Następnym składnikiem są tak zwane... Uwaga, bo ciężko je bardzo zdobyć z jaskini. Hefajstosa, tak zwanej, trzy oddechy nietoperza. To jest to? Koronawirus. Tak jest. Kurwa. Nie. Nie to. Panie Taku, proszę to schować na mojej lekcji. Co to jest? Co to jest? Pan się pochwali, co to jest. Sorze, za tobą dementor stoi. Mikstura zdrowa 100 ml. Dementor. Dementor! Gdzie jest Dementor? Za tobą! Expelliarmus! Dementora nie ma. Nie ma! To po pierwsze. Expecto Patronum! Dobra. Ja się najebę. Po drugie... Ja po drugie... Albo po trzecie... Następnym składnikiem w naszej miksturze... Będzie tak. Co wy robicie? Słuchajcie mnie, kurwa! Zamknij pizdę! Cicho! Jaki? Zresztą. Rzucamy kołpak z samochodu sąsiada! No kurwa!
Chciałbym zgłosić nieprzygotowanie. 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 To nie ma minus. To wszyscy minus. Ja mam. Oj, 3 złote leży. Dobra. Już mam. Sąsiad mój zapierdala na tym. Może być? Dobra. Co to za minusy w dzienniku? Bo nie masz kołpaka. Ale dokładnie. Ja mam, dostałem minusa. Gdzie masz? Pokaż. No mam. Czego to jest kurwa hantel, młocie jebany. Hantel, idioto jebana. Mule. Dobra, jesteś się pajacami. Słyszysz mnie? Posłuchaj mnie, mugolu. Tu nie jesteśmy tacy immersyjni. Masz falta, że się niż obok Tegera bym ci lepa wyjebał. Dobrze, pan Bachy, jedynka za, a tak w stronę drugiego ucznia. Tiger, wypierdol mu liścia. Ale Smef to jest pizda, nie uczeń. Tiger, zajeb mu liścia. Dla Smefa jedynka, że się daje tychać. Dla Tigera też jedynka. Uwaga, dopisuję. No kurwa. Albo dopisuje już tutaj pan profesor. Dobra, następnym składnikiem... Pan dyrektor, przepraszam. Następnym składnikiem do naszej mikstury będzie tak zwany jeden klucz francuski. Czy macie? Mam. Macie. Wspaniale. Przepraszam, ja mam pytanie. Proszę. Czy osoby, które z lekcji, tak jak powiedzmy, mają oceny na aplikacji Twitch TV, mają same oceny 0 lub 5? Mamy. Nie wiem, ale uczniowie, zobaczcie, co jest za wami. Zobaczcie tam, co jest za wami, wszyscy. O kurwa, wypierdalaj. Ja nic nie widziałem. To patronu. Niczego nie ma. Przewidziało mi się. Mi się wydawało, że debata. O, 50 złotych mi z portfela wypadło. Przepraszam was. O, dobrze. Nie, ja uważam, że coś... ktoś podcina nam skrzydła. Wydaje mi się, że jesteśmy to, tutaj prawda. Ten. Ale to nie zagłuszani jest. Jesteś. Jesteśmy ofiarami ataku, ale nie damy się. Spokojnie. Nie damy się. Najważniejsze to wytrwać w tym. Najważniejsze wytrwać. O, brawo dla pana Dawida. Na raz. A za co brawa? Na zachętę. Brawa. Na zachętę. Mam nadzieję, że mieszacie miksturę. Mieszamy, cały czas. Tak. Mieszam miksturę manę pierdolną. Wspaniale. A więc teraz tak. Zajebał setę na raz. Dodajemy trochę. Mary, bo ty już na slow motion. Kogo jeli to grube tchórzofretki? Kurwa, dobra. To drugie. Kurwa, jelito. Też Merw, pożycz jelito. Uwaga, bo to jest ważne. Teraz. Potrzebujemy podgrzać całą konstrukcję. Tak zwanym zaklęciem miotacza płomieni. Nie wiem, jak ono brzmi, ale to jest zaklęcie, którego nie wolno wymawiać. Ignij. Nie ta bajka, wariacie. Kurwa, no nie działa, no! Ognisto z domu się nazywa. Tak jest, właśnie tak, ognisto z domu! I uwaga! Teraz powinno nam dymić się wszystko, co gotujemy. Ognisto z domu! Dymi się! Ognisto z domu! Wspaniale! Oczywiście pamiętajcie cały czas, żeby mieszać łóżką. Nie działa! Jak nie działa? Nie działa! Nie ma takiego czegoś, że działa. Panie Pachuba, pan jest najmniej aktywny w lekcji. Nie dymi. Nie, co najmniej? Panie Pachuba, czy... Ale się nie dymi się nic. Cicho! Panie się dymi! Panie Pachuba! Merwi, u pana Paruwy, cisza! U pana Paruwy się nie dymi, proszę wymienić wszystkie składniki do tej... Cicho bądź! Jedynka dla Smerfa! Czemu? Za gówno! Przerywasz panu profesorowi! Teraz tak, posłuchaj mnie. Nie obchodź mnie to, wymień wszystkie składniki do tej... Panie profesorze! Tak jest? Bo mi tu kurwa mefedron wyszedł! No, bardzo no to dobrze. To jest końcowa faza, jeszcze 3 składniki. Panie profesorze, a można już zajebać przy okazji, czy nie? Tak, ale można. Nie wiem, jakie będą skutki tego.
Kolegę Dawida zadymichą. Można? Halo, halo. Halo, można? Halo? Dobra, skosztujcie, skosztujcie. Daję wszystkim do skosztowania. Uwaga! Sorry, bo mi kurwa tu coś wyszło takiego. Panie... Profesorze! Skosztuj, skosztuj! Profesorze! Bo mi się powiększyła źrenica! To jest efekt uboczny, nie zwracaj uwagi! Panie profesorze, bo mieszaj. Mi się skończyło oko! Musisz mieszać, mieszaj, mieszaj! Dobra, mieszaj, mieszaj, mieszaj cały czas! Ja mam pytanie! Proszę, bo ja mam... Panie. Ja mam różka, trochę taka oldschoolowa! Czy taka też się nadaje? Oddaj kurwa nogę od stołu, starej! Proszę pokazać na końcu tej huszki, co jest. Bolec do dupy. Powiem tak. Jeżeli pan włoży w to wystarczająco energii i magii, to panu wyjdzie wszystko. Jeżeli pachnie, nie... Pachnie przyprawą słocisty kurczaku. Kurwa, nie jebałem. Kto to powiedział? Kto to powiedział? Właśnie, proszę pokazać, zobaczyć jaka u mnie jest mikstucha. Angelika nic nie robi, proszę jej dać jedynkę. Pani Angeliko, proszę pokazać, co pani wyszło w kotle. Proszę pokazać kocioł. Mi takie wyszło. Nie ma zupy, jaka zupa, proszę pokazać kocioł. Mi takie wyszło. Pan Nitro piątka. Tak właśnie ma wyglądać konsystencja. U pana Dawida trochę jest tak jak niby powinno być. Tak jakby chciało, ale nie mogło, dlatego pan Dawid dostaje czwórkę. Mi zastygło. Proszę. Pan Tiger to w ogóle chyba... Nie wiem, o co panu chodzi. Pan jest jakiś w ogóle zdziwiony. Panie szefie, coś takiego wyszło, jakieś kawałek. A ty to nawet się nie odzywaj, kurwa, na mojej lekcji. Gówno, nie, przepraszam, nie powinienem być agresywny w stosunku do uczniów, dlatego dostajesz ostrzegawczą jedynkę, pachuwa. Proszę... Dopisałem. Dobrze. Dobra, jeżeli mamy już naszą miksturę, dodajemy do tego... Bongo ze znicza, tak zwane. A wiesz, co trzeba dalej zrobić? Do środka, co zostało? Tak jest. Dobra. Do kotła. Cybanus napełnianus. Do kotła. Proszę, panie Dawidzie. Włożyć drugą stroną, panie Dawidzie, drugą stroną. Tak? Pokażę pan, jak pan trzyma ten, wie pan. Różkę. Nie, to nie jest chuszka, to jest pipeta tak zwana. To jest... Co ty pierdolisz? Co na taka czarna pipeta? To po pierwsze, pachuwa, nie dość, że ci powiedziałem, żebyś się nie odzywał, to ty mnie nie rozumiesz, dlatego proszę, dzwonię do dyrektora, żeby ci jedynkę kolejną dobił. Ja wiem, pan Zyniak ma telefon do dyrektora, do ja tutaj ma dyrektora. Halo, panie, dyrektorze? Jedynkę. Jak najbardziej. Już leci! Drapa na pachuwy jedyneczka. Poszła! Uwaga, teraz trzeba wszystko dobrze podpalić. Panie profesorze, pan już nie wącha tych oparów, bo panu się język plącze trochę już. Mi się nic nie plącze, proszę zwracać uwagę na własne nogi. Jaka komenda magiczna? Panie Dawidzie, proszę, bo ja panu nie dokończyłem. Pan pokaże, jak pan... Dobra. Pan musi teraz pomieszać, aż będzie się palić. I pan teraz podpala. Podpala pan... Jaką komendą magiczną? Komendą... KURWA PODPAL SIĘ! KURWA PODPAL SIĘ! A będzie rzucemy? Płonie! Z drugiej strony, panie Dawidzie, z drugiej strony. Tu? Tak jest. Płonie. I teraz tak, gdzie pan ma tak zwane sprzęgło? Tylko nie odpalcie... Nie odpalcie komendy spalonu z domus! Aucie. Tak jest! I tak zwanej komendy uważaj kometus też nie. dlatego... Uważając na kometkus! Teraz, panie Dawidzie, jak pan ma sprzęgło na dole... Kurwa, no... Musi pan przytrzymać palcem... Trzymam. I pan włoży głowę, tak jak ja... I pan się zaciągnie! O! Już! Oh. Hey. Hey. Hey.
Potężna ta komenda magiczna. To jest jakieś niedorzeczne, panowie, ja się zczarodziejowałem za bardzo. Ulf, oddaj Angelę! W takim razie. Ulf, free Angela! Free Angela! Free Angela! Free Angela! Free Angela! Cicho! Dobra, jedynka dla każdego, kto się odezwie od teraz. Zamknij morda. Wypierdalałeś moje lekcje, do kąta, za sobą, do kąta. Raz, dwa, wstajemy. Panie Barry, wstawaj. I do kąta pan idzie. Ja pierdolę. Do kąta. Czekamy na nią. Do kąta, proszę pana, pan ma wstać. Ale w kącie nie będę... Ale wstać! Jest! Pan ma wstać. W kącie nie. 60 sekund karnego kąta. Co się stało? Co się stało, panie Andrzej? Nie pokazuj takich rzeczy, idioto! Sekundę, bo wyjebało mi wszystko. Proszę zamknąć ryj, a jak się coś nie podoba, to wypierdalać. Do kąta, pan Barry, dobrze? Bardzo nieładnie, panie Taku! Proszę się stosować do wytycznych, kurwa! Tylko za niestokowy język na mojej lekcji! Bardzo nieładnie, dobra! Przechodzimy do końca tej jakże ważnej lekcji w naszym życiu, wnoszącej więcej niż matematyka na poziomie licealisty. Dlatego, proszę teraz, słyszę te szepty, co to jest, kurwa? Nie no, jedynka dla pana Tigera. Ja dopisuję. Nawet dwie. Kurwa, mogę trzy? Może być i trzy. No pewnie, kurwa. Wszystko na twój koszt, kurwa. Dobra, teraz tak, kto był najmniej aktywny na mojej lekcji? Kto był najmniej aktywny na mojej lekcji? Szmirf! Angelika! 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 Szmirf! 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 Ja to rozstrzygnę! Szmirf! Ja to rozstrzygnę! Kurwa, dementory mnie atakują! Odejdźcie ode mnie, smoki! Muzyka! Tak jest! Napisz łuk do żywo! Kurwa! Jakiej komendy, profesorze, użyć? Chuju zjebanus! Chuju zjebanus! Tak jest! Taku! Wyłącz komendę z Jaranus! Ale to tylko u mnie smoki zaatakowały! Chuju z Jaranus! Dobra, cicho! Mieszać w kotle. Już! I naprawdę, teraz cicho, proszę uwagę, wyłączyć muzykę, bo teraz będzie najważniejszy przekaz na mojej lekcji, uwaga. Najbardziej zaawansowanym czarodziejom... Kurwa. Co kurwa stało? Nie wiem. Mam nadzieję. W takim razie, najbardziej zaawansowanym czarodziejom na mojej lekcji powinien wyjść tak zwany eliksir młodości, napój bogów. A ja, wydaje mi się, że mi wyszedł. Proszę, panie kreatywny, nie odpierdalać Achafatusa na mojej lekcji. To po pierwsze. Po drugie, ja ugotowałem taki oto eliksir. Proszę pokazać, jaki wyszedł wam. Mi wyszedł taki. Taki mi wyszedł. Taki. No widać, że jeszcze jesteście trochę niedoświadczeni, ale spokojnie, z biegiem lat, z biegiem czasu nadejdzie wszystko. Proszę, a można spróbować? Pewnie, że tak. Nawet wymaga tego nasza lekcja magii i czarodziejstwa. Oczywiście to jest syrop klonowy. Tak jest, panie profesorze. O kurwa. Kuje magię. No ja to aż za bardzo. Jest. Ja mam tyle many, że jakbym ulti pierdolnął, to czujecie przypływającą was energię magiczną? A weź się łeb pierdolni! Czujecie przypływającą energię magiczną? Czujemy! Tak właśnie powinno... Kto czuje? Czuję. Czuję to w sobie. Pani Angelika nie czuje! Pani Angelika, dwie jedynki! Angelika i Szmirf! Angelika i Szmirf! Angelika i Szmirf! Pani Angelika i pan Szmirf dostają po dwie jedynki na mojej lekcji, a wszyscy inni, co czują, dostają po szósteczce, czyli tak. Pan Taku Czarodziej, pan Zyniak Czarodziej, pan Barry Czarodziej, pan Kreatywny Czarodziej i pan Tiger Czarodziej dostają po szósteczce. A ty to w ogóle powiedziałem ci, żebyś się kurwa nie odzywał na mojej lekcji. Dlatego dostajesz kolejną kurwa jedynkę!
Chujary jesteś. Proszę dopisać jedynkę. O, dwie! Za takie odzywki do nauczyciela, to po dwie aż. Ja jeszcze mieszam. Ja mieszam, staram się. Panie, panie profesorze! Tak jest? Klasa nam średnio wygląda, kiedy koniec tej lekcji. Bo nie dotrzymamy do końca dnia. Już jest koniec. Tak. Ja będziemy dalej czarować. Do zobaczenia, do widzenia, uczniowie. Uciekamy z lekcji. No, nie uciekamy, koniec lekcji, dziękuję aktywnie. A jaka będzie teraz lekcja? Muzyka! Zapraszamy na lekcję muzyki. A z kim jest? Panią, z kim jest? Panią profesor Angelika. O, sorka. Chwila. To dzwonek. Dzwonek, brrrr. Poczekaj no to. Na zdrowie! Dzięki. Musiałem to zrobić. Na zdrowie, było... dzięki. Oho! Pani Angelika, pani Angelika ma czkawka alkoholika. Nie, nie, nie. Przerwa jest. Dobra, to ja idę coś opierdalajus. O, kto by się spodziewał? No. O, ojej, 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 ja pierdolę, nie. Killer, killer. Killer lubi takie. Tak, znowu węszą. Można siku? Ojej, 100 złotych tutaj leży. Zaraz wracam! Znalazłem! Kurwa, ja tak siedzę i patrzę, w mojej kieszeni jest już 6,5 tysiąca złotych. Chciałbym... A w mojej też, kurwa! Zebraliśmy się tutaj, żeby pomóc w walce z korona śmierciutem. Było czego, bad guy, kurwa! Bad guy! Ej! Proszę, bo mi tu się coś nie... Dobra, nie, czekajcie, tak ustalam jeszcze. Dobrze, póki jest sekunda, dziękujemy wszystkim ludziom, kurwa, tak naprawdę, którzy nas wspierają w tym momencie, bo to nie jest taki zwykły live, robimy coś dla, no, robimy coś dla nas wszystkich, tak naprawdę. Jest zbiórka na sprzęt medyczny do szpitali, wszyscy jesteście super, którzy oglądacie, jesteście kochani. Zaszła taka sytuacja, która nie zaszła jeszcze nigdy przez nasze, tak naprawdę, odkąd żyjemy i pewnie nie zajdzie nigdy więcej. Bo to nie jest sytuacja, która się zdarza często i... Zebrać. I jesteśmy... Zobaczy. Dobrzy. Jeden dzień w roku. Dobra. I jakieś tam, kurwa, klauny mogą pisać, że cringe w ogóle, ale my robimy... Tak. Kurwa, już 6,5 tysiąca, no. To stary, już jest dużo. 6,5 w 2 godziny, kurwa. Ale zaraz, 6,5 w 2 godziny, niech to będzie tylko 6 tysięcy masek, to jest 6 tysięcy mniej osób, kurwa. No to nawet nie tylko, stary, tak naprawdę jak ktoś daje 10 zł, jak jedna osoba daje 10 zł. No każdy... Chciałaś poudawać kogoś, no to pomyliłaś ludzi. Nie denerwuj, to tygrysa jaźni. Tygrysa jaźni, jak się budzi. Bokiem wchodzę, proszę zaśnieć. Kupię twoją laskę, kupię na nią laskę. Wychodzę na błyskę, derk. MCRI nie kastet. No trochę ta. Kurwa, 200 zł leży. Mogę zaczynać? Czekaj chwilę, Angelika, powiem tak. Niby tak, ale mi się pan Pachowa zgubił. Nie, zdrowie nie pijących, o! Pani Angeliko, ja mam jakąś tę chorobę strawnościową i muszę do toalety dłuższy czas. No to idź wystroj w ruch. 10 minut. To jebać go! Jakie 10 minut, 3 minuty i mi tu wracasz, ja nie będę na coś wyczekać. Ja mam te... Dobra, 3 minuty albo ci daję 10 jedynek i nie przechodzisz i tyle. Chromosamy masz rozstrojone, kurwa. Pani Angeliko! Ja się przygotowałem! Kurwa! Zdradziłaś, kurwa! Kurwa mnie! Dobra, pociąg nie podłożę, ale nie dojedzie się! Bo kurwa jedzie po innym rozrzewce! Nie podjęła i kurwa!
zacząć? Tak, jestem gotowy. Mordy. Mogę grać za każdym razem, jak pani mówi? Oj, pan od WF-u będzie miał przejebane na ostatniej lekcji. Oj, storze, storze. Oj, expecto patronum będzie musiał opuścić. Dobra, halo. Zamknijcie tak, się. Słucham, pani profesor. Dobrze. O kurwa, 500 zł tu leży! Wow! Wow! 500! Kurwa, na czym ja mam grać? Nie wiem, było się przygotować na lekcję muzyki. No ja. Dobra. Ja nic nie słyszę, pani Angelo! Dobrze. Ja mogę... grać na nerwach. To ja, coś nerwach. To ja coś smutnego zagram teraz. Dobrze, chwila, panie Mitrożyniak. Dobra, dwie jedynki dla pana. No nie! Dobrze. Ale on się starał! Za co to? Bo mówię cicho to cicho. Przepraszam. No. A więc tak. Witam was na dzisiejszej lekcji muzyki. Nie będzie łatwo, nie będzie ciężko, będzie dobrze. A więc teraz poproszę coś każdego z was... Coś się kogoś odjebało. No, co jest? Komuś wleciało. Pierdol na panu celu. U kogo się coś odjebało? Stop lekcję. Odkurwiło się coś dużego. Stop lekcję. Zrobię za dwa koła. No mówię, że u mnie. U dwa koła? Łopie. Całkiem możliwe, tak. Stary, bo my... No tak. Już dwa? Dużo pieniędzy. Czekajcie, bo to jest ten... Przerwa w lekcji. Nitro dostał jak chuj. Nitro. Nie wiem. Lecą do Nate'a na razie. 2500 ja dostałem. No idzie nory. A nie, nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za 2500. Weź nie otwieraj ryja, proszę kurwa, zamknij pys! Kuda z kozła! Pan Daddy! Kozła! 2500 zł. Jaka muzyka tu poszła! Serduszka do kamerki, serduszka do kamerki! Wszyscy serduszka! Ej, dziękuję! Od kurwa znowu 300 zł pod ławką, dziękuję! 300 zł! Paperek taki za stówę! Będzie szybciej niż Pagani Zonda! Wysyłam ją tu do konta, bo to chyba naprawiła i nie po sobie posłucha! Dzięki Sebo, dzięki Mordzia za fakt. Dobra. Dobra. Dzięki jeszcze raz, panie Debi, ogólnie wszystkim dzięki! Właśnie, dziękujemy wszystkim, nawet każdemu, kto płacił 3 zł, 5 zł, 10 zł, 100 czy 200. Tak, dokładnie. Cel jest, ale to się znaczy, że nie możemy zbierać więcej. Dzięki ludzie. I Dominikowi też. Dobra, dajcie coś powiedzieć. Właśnie, bo muzyka teraz. Muzyka. Ale mów po hiszpańsku. Dobra, a więc tak, na początku lekcji niech każdy powie coś o sobie, kilka zdań, co lubi robić, na jakim instrumencie lubi grać. Ja. Dobrze, panie Nitrożyniak. Dzień dobry, więc tak, ja to tak szczerze to lubię, jestem muzykalny chłopak, śpiewam, lubię francuskie tutaj piosenki, Kate Ryan, Voyage, Alize, nie pogardzę również po angielsku zaśpiewać, Sia na przykład lubię, lubię też po polsku, gram na flecie, gram na gitarze elektrycznej, gram na saksofonie mojego starego, jak wróci najebany. No ogólnie jestem z tych muzykalnych i ten... I na klarnecie wujka jeszcze gram. Kurwa, coś dobra, się dzieje. Teraz ja. Dobrze, panie Taku. Dzień dobry, z tej strony pan Dawid. Gram na... Bongo! Na... Kurwa, gdzieś miałem drugą i trzecią. O, na drugiej? Coś spadło? Na trzeciej, ale i tu nie mam. Gram na gitarze. Mogę zagrać na bębenie parówy tym oto pięknym pałką. Gram też na nerwach i na paru innych rzeczach. Ja gram na harmonice twojej starej też. Zamknij kurwę frajerze jebany. Dobrze. Ale ej, bez frajerów. Dobra. Zamknij kurwę gnoju. O ty kurwa. No to trzy jedynki.
A ja ile? Dobra. Ja piątkę, bo mnie zryzywali. No za co mi?! Dobrze, nie ma. Następny, proszę. Nie, nie, o podłogę, nie o podłogę, stary, nie o podłogę. Ale ja mam kafelki. No ale mogą pęknąć, stary, mogą pęknąć. Kafelki. O kurwa. Oj, dobra. Pan paruwa. Zuma mi nie łapie, pani poczeka chwilę. Czego? Druma, kurwa. Dezaktywuj i aktywuj. Dobra. Cztery druma. O Jezus. Pozdro. Prze pani, kiedy śpiewamy? Tak. Za chwilę. No, a więc tak, moją pasją, jest słuchaj, śpiewanie. Gram głównie na nerwach. Zdrówko! Smurfik! Lubię też pograć na saksofonie. Od czasu do czasu. Tigar! Dla tych, co nie mogą. Salut! No i to by było na tyle. No to disco polo i te sprawy to... Znowu, kurwa, 285 zł znowu znalazłem. Ja pierdolę, mam farta dzisiaj. No. Ja dupia. Tak, to by było na tyle, proszę pani. Dobra. W sumie nie chcę. Etykanie za rzepki! Nie leży kość na ziemi, ale nie ogarniam, że też leży. Super, dobra. Nie chcę mi się was słuchać, co wy tam mówicie. Dzisiaj zagramy w jaka to melodia. Bad guy! Dobra. A więc tak, ja wam puszczam... Pan kolega. Mogę wam coś wytłumaczyć, czy pan kolega z ławki normalnie spytał, kiedy pani zamknie grzewka. Nie było cię słychać, to dobrze. Na moje pytanie. Dobrze, zamknij pizdę. Tyle, że są zajebiść. Dobra. Proszę, pani profesor, proszę nie przeklinać. Otwieram magiczny eliksir z poprzedniej lekcji. Ja też. Nie no, przecież mnie coś zaraz strzeli. Ja już nie mam. Proszę pani, ja mam takie pytanie. Mogę? Tak. Bo ja mam fleta, nie do końca potrafię go używać. Może by pani pokazała, jak ten ustnik. Umiem! Pani kłamie, pani kłamie. Nie! No ale to. Naprawdę. Dobra. Mam taki klarnet, naprawdę ten klarnet jest długi, 11,5 cm w końcu. To trzeba tego, co czeka za drzwiami. Panie Angeliko, to jest z dedykacją dla pani. O, słyszycie? Za oknem od klasy ktoś szczeka. O, 3 złote leży! Znowu mantruję! Dobra, przejdźmy do lekcji, skupmy dziękuję. Się. Dzień. A więc tak, będę wam puszczała piosenkę i wy po jednej nutce musicie zgadnąć i później zaśpiewać tą piosenkę, jak ją zgadniecie. A gdzie tak? Będziesz puszczać? Bo musimy chyba wrócić na... A ja nie umiem, pani profesor. Głośnik, spokojnie. Dobra, pan Paruwa, numer jeden piosenka. Paruwa, zgadujecie wszyscy? Zamknij ryj, grubasie. Zamknij ryj, kurwo. Dobra, mam wstać? Zestań. Ruszył się. Pierwszy. Ja byłem pierwszy. Ja byłem pierwszy. To podnosicie ręce jak. Ja byłem pierwszy. Dobra, podnosiłem rękę. Kurwa, wykrzyczał, nie był pierwszy! Mika! Ty kurwa Ferowiczu jebany, kurwa! Przekrzyczałeś kurwa. Wszystkich! Rura morda szalna, nie będziesz! Mika, relaks, take it easy! Dobra, ładnie. Ale to na chuj się pani mnie pyta. Panie Paruwa, teraz pojadał i baryk. Dobra, jedynka. Zamknij tam pizdę, Paruwa. Zamknij teraz. Zamknij cipę. Ty zamknij teraz. Kurwa! Dobra, następna piosenka. Ja! Sorry. Ja. Pierwszy podniosłem. Oczywiście, że ja.
Ja. Nie, ja, jednak ja, nie, ja, jednak nie, ja. To to było. Ja wiem. No, paruwa. Dis taku na Rafatusa. Dobrze. Co kurwa? Gdzie to znaleźć? Panie Dawidzie, panie Dawidzie, nie... Na YouTubie. No, słuchajcie. Znalazłem 800 złotych, kurwa! 800! Proszę o kuta za kogo. Cicho. To Rychupeja wszyscy. Rychupeja. Paruwa już. Ciemno już! Kuta zgadza! Tak, papi! Przepraszam, pani doktor, profesor. Dobra, trzecia piosenka. Tak jest. Ja wiem. Ja pierwszy byłem, podniosłem. Ja jeszcze byłem.